Polecam jako lek na bezsenność. Jak ktoś ma problem, to naprawdę teoretyczne modele motywacji ludzkiej się sprawdzają fenomenalnie. To są jedne z najnudniejszych prac badawczych ze wszystkich. E, i, I nie ma konsensusu w tym, oni się wzajemnie obrzucają błotem. E, oczywiście w taki bardzo elegancki sposób, nie? że tam tam prace profesora Deciego e, mają tam problemy metodologiczne. Nie? No to to jest właściwie w świecie ma nauki, jakbyś obraził czują się matkę. Stary, ja byłem, wiesz, sędzią piwnym, e, umiałem rozpoznawać e, piw z zamkniętymi oczami. Robiliśmy takie testy kiedyś z kolegami sędziami piwnymi. No, to, to, to były też ciekawe rzeczy. Jak się zostaje sędzią piwnym? O, musisz zdać bardzo trudny egzamin. Znaczy, możesz. Yy w Polsce zdać egzamin Polskiej Federacji PSPD, ale możesz też zdać międzynarodowy egzamin BJCP, który jest uważany w ogóle za jeden z najtrudniejszych egzaminów, a, je, a chyba był najtrudniejszym egzaminem, który ja zdawałem kiedykolwiek w swoim życiu. Jakby weganin od razu ci powiem, że jest weganinem, jakby on najpierw wchodzi informacja, że z weganinem, potem dopiero wchodzi, oczywiście nie generalizuje nie wszyscy, ale moi znajomi, niektórzy weganie, ja już wiem zanim oni wejdą, że oni są wegańscy. E, w przypadku ludzi, którzy nie piją alkoholu, to jest taki delikatny, rzecz, to gdy się nie wspomina. Nie? To, to jest taka rzecz, o której zostaniesz zapytany, albo jak ktoś zapyta, czy chcesz się napić, to już nie, dzięki, i tak dalej. To wtedy ewentualnie ten temat pada. I nadal żyjemy w takiej kulturze, w której ktoś mówi, że Ej, ja nie piję, a ktoś pyta, Jezu, nie pijesz, dlaczego? Jeśli jesteś fanem sportów sylwetkowych, trenujesz na siłowni i dbasz o zdrowy styl życia, to marka Seven Nutrition dostarczy Ci niezbędnych odżywek i suplementów wspierających Twoje cele. Czy zmagasz się ze zmęczeniem, masz problemy z koncentracją lub czujesz, że tracisz na efektywności, z pomocą może przejść CDP-cholina od Seven Nutrition, czyli źródło ważnego neuroprzekaźnika acetylocholiny, który wspomaga prawidłową pracę ośrodkowego układu nerwowego, poprawia zdolności poznawcze, zwiększa skupienie i działa stymulująco. Ten, inne produkty wspierające Twoje cele, dostaniesz w sklepie Seven Nutrition. A w opisie tego odcinka znajdziesz link oraz kod rabatowy na ich asortyment. Radek Kotarski, cześć. Cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Chwilę się przygotowywałem do odpowiedzi na to pytanie, i wydaje mi się, że ja opowiadam historię różnego rodzaju. Jestem storytellerem, można by było użyć eleganckiego anglicyzmu. Tak i przede wszystkim, tak jak już wspominałeś mi przed podcastem, to napisałeś książki i przez to, że napisałeś książki, to masz teraz bardzo wysoki PR. Jako... To się przydaje ja, jako osoba, która jest godna poważania i zna się na rzeczach. Tak, mimo że bez wykształcenia. Rzeczywiście, to tak działa według ciebie? Niestety, tak działa. Cały czas jest tak, że wystarczy, że napiszesz książkę i już yy, mówi się o tobie, że o, to jest ekspert w tej dziedzinie. Yy, ja zwracam bardzo często uwagę na to, że jak jadę gdzieś z jakimś wykładem to najczęściej jestem przedstawiany przez pryzmat swoich książek. Ciekawe jest to, że mówi się o ich tematyce, ale mówi się również o ich sprzedaży w ramach społecznego dowodu słuszności. I ale myślę, tylko, w, tylko w przypadku, kiedy one się rzeczywiście dobrze sprzedały, bo gdyby się słabo sprzedały, to by się mówiło tylko o tematyce. To prawda. Możliwe, możliwe, rzeczywiście to jakoś działa na wyobraźnię. W każdym razie, no oczywiście jesteśmy znaleźć, w stanie znaleźć tysiące przykładów na um, zrujnowanie tej tezy, że tak faktycznie jest, że jak ktoś napisał książkę na jakiś temat, to się na tym zna. Ale. ale to jest walka z wiatrakami. To, to jest tak bardzo y, zakorzenione w nas. Myślę, że to też wynika z czasów, kiedy wszyscy pamiętamy, albo być może jakoś trochę czujemy w kościach, jak bardzo trudno było kiedyś wydać książkę. To nie jest tak, że miałeś taką, takie wydawnictwo, do którego wysyłałeś tekst i, i on, oni wszystko ogarniali i, i, i wystarczy, że zapłacisz odpowiednią kwotę i ktoś to zamieni na książkę i już jest. Dostajesz numer ISBN i mama cię znajdzie w Empiku, nie? bo to jest zawsze taki naj, naj, największy wyznacznik sukcesu, że ktoś pójdzie do księgarni i, I kupi tę książkę. Natomiast, no, na pewno dalej uważam, że książki są dobrym sposobem komunikowania wiedzy, którą się udało zgromadzić albo, albo którą się udało podsumować. Czemu założyłeś w takim razie własne wydawnictwo? Bo jest jednym elementem jest pisanie książek, natomiast wydawanie samemu to jest drugi element. Myślę, że był to taki wyraz sprzeciwu w związku z tym, jak wyglądał i wygląda nadal rynek wydawniczy w Polsce, dlatego że mówimy o czasach to był rok 2013-2014 taki czas, kiedy kanał Polimaty był właściwie jednym z niewielu kanałów popularno-naukowych był takim pierwszym dużym kanałem popularno-naukowym w internecie, więc gdy chciałeś dowiedzieć się nieco więcej albo posłuchać się o jakichś ciekawostkach przy śniadaniu, to chciałeś, czy nie chciałeś, ale musiałeś to pewnie wiedzieć ode mnie, więc, więc było to wielomilionowa widownia, i w tamtym czasie zgłosiło się do mnie jedno z wydawnictw, które bardzo sprawnie przeprowadziło cały proces wydawniczy, i jestem na pewno bardzo wdzięczny tym ludziom, którzy wtedy ze mną pracowali. Natomiast dzisiaj wiem, jak działa tradycyjne wydawnictwo. Tradycyjne wydawnictwo działa tak, że w momencie, w którym nawet trafia oso do osoby, która Posiada jakiś większy zasięg w internecie i sobie estymuje, że na przykład. Okej, okay, no to to jest tak, że no to, nie wiem, on jest w stanie sprzedać 10 tysięcy książek? Kurczę, to jest bardzo dużo jak na polski, polski rynek. Mm -hmm. no a ktoś tam powiedział, być może z redaktorów, no nie, on tam ma tak bardzo dużą widownię, że jesteśmy w stanie sprzedać 20 tysięcy książek. No i być może ktoś tam powiedział, no nie, to jest, to, jest, to jest już naprawdę przepotężny wynik, to jest ogromne ryzyko finansowe. W związku z tym zróbmy tak, że jeśli my mamy wydrukować 20 tysięcy książek, to wydrukujmy je bardzo tanio żeby się nie okazało, że zostaniemy z drogim nakładem w magazynie. Rzeczywiście ta książka była wydrukowana hipertanio, ze względu na to, że czarno-biała, z jakąś taką delikatną wkładką. No cudem jest, że mieliśmy kolorową układkę, ale to wtedy mi się wydawało, że, 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 że to tak zawsze wygląda i w dużej mierze nadal w wydawnictwach tak redukuje się ryzyko. Mhm. Sprzedało się 20 tysięcy książek i moje wydawnictwo było... Fantastycznie z tego powodu zadowolone, a ja mówiłem, ale ja nie mam takiego dnia, w którym ktoś do mnie nie pisze, że chciałby kupić tę książkę. I ja naprawdę uważam, że my sprzedamy tej książki więcej. I to jest dla mnie też super sprawa, dlatego że dla mnie, jako dla popularyzatora wiedzy, to jest ważne, żeby to słowo się krzewiło także w takiej formie. No ale usłyszałem wtedy, że no nie, 20 tysięcy to jest tak potężny wynik, że zostawiamy. Czyli nie chcieli wyprodukować więcej? Nie chcieli wyprodukować więcej, mimo wielokrotnych próśb. Doprowadziło to do takiej sytuacji, no, tutaj Adam Smith byłby super dumny, że jego prawo działa także w 2013 roku. Książka osiągała ceny, na początku szokowało mnie to, że kosztuje 100 zł w drugim obiegu, potem niektóre egzemplarze kosztowały po 300 zł, a można było ją kupić za 39 zł.

Myślę, wow, no coś jest, coś jest ewidentnie nie w porządku. I w momencie, w którym myślałem o drugiej książce, to już bardzo, bardzo po głowie chodził mi self-publishing, na który z dzisiejszej perspektywy paru lat jako wydawca wiem, że na 100% bym się nie zdecydował, I, i całe szczęście, że ten mój self-publishing zamienił się bardzo szybko w jakby wydawnictwo, które sobie tak trochę jednak mimo wszystko żyje obok mnie. Z jakiego powodu by się nie zdecydował na self publishing? Dlatego, że self publishing był jednym z powodów dla których ja zawiesiłem w dużej mierze swoją działalność w internecie. Dlatego, że nie ma takiej możliwości w momencie, w którym chcesz samodzielnie naprawdę dobrze przyłożyć się do tematu napisania, zredagowania, opracowania tej książki, a następnie włożenia jeszcze masy wysiłku w to, żeby ona się dobrze sprzedała, żeby to nie miało wpływu na, 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 na częstotliwość twoich materiałów na kanale i tak dalej. Myślę, że przepięknie o Czyli tym w, kiedyś... Czyli wycina to za duży jakby rąbek z twojego życia, który aktualnie o, prowadzisz. Tak, rąbek to tutaj tak, eufemistycznie ładnie powiedziane. Michał Szafrański kiedyś przepięknie to opisał na swoim blogu i, i, i naprawdę jestem też mu za, za to wdzięczny, że, że on z ogromną dziką szczerością mógł opowiedzieć jaki koszt był związany z tym, że, że udało mu się w self-publishingu sprzedać tak dużo ym, świetnej książki, którą napisał. Natomiast y, rzeczywiście biorąc pod uwagę tylko ten przykład związany z tym uczuciem niedosytu, to faktycznie mieliśmy rację. Dlatego, że w momencie, w którym przejęliśmy od tamtego wydawnictwa prawa do tej książki już jako moje wydawnictwo, no to my Sprzedaliśmy drugie tyle tej książki, plus jeszcze trochę. I sprzedaliśmy to po paru latach od, od jej premiery. Trudny był to proces dogadania się z nimi, żeby odkupić tę książkę? Na szczęście nie, bo, bo akurat to była um, ekipa, która myśli racjonalnie, wolnorynkowo i, i jestem im za to też bardzo wdzięczny, że, 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 że to się tak powiodło. Natomiast wiem, że w przypadku wielu różnych autorów innych, którzy trafiają do nas, to wyciągnięcie praw od poprzedniego wydawnictwa czasami jest drogą przed mękę. No tak się Dlatego zadaję to pytanie, hmm. bo tak się domyślałem, że to może być. Sesy, czasami, nie... czasami to są. No my wielu autorom świadczyliśmy pewnego rodzaju porady prawne w zakresie tego, jak, jak, jak należy to zrobić, i nie zawsze się to udawało. Um, jak byłem u ciebie na stronie, hmm. czytałem o książce inaczej, było tam wspomniane sporo o jakichś szkodliwych tezach pseudokołczów. Hmm. Zastanawiałem się, jakie według Ciebie są najgorsze, szkodliwe tezy pseudokołczów, jakie, na jakie udało Ci się trafić. Och, where do I begin? <laughs> uh, kurczę. Będę mówił o tym subiektywnie, bo, bo trudno mi rzeczywiście pomyśleć o jakimś takim rankingu uniwersalnym. Natomiast to, co dla mnie przede wszystkim było bardzo problematyczne, to przede wszystkim była sprawa związana z tym, że żeby w ogóle działać w jakimś temacie, ja powinienem mieć bardzo silnie wyznaczony cel zewnętrzny, który każdego dnia będzie mi przypominał o tym, że warto być w tym kieracie. Za Pracowywać się, robić rzeczy wbrew sobie, bo to jest też taka rzecz, która no jest. Podawana przez wielu pseudokołczów jako element związany z dumą. To ładnie się nazywa wychodzeniem ze swojej strefy komfortu. Natomiast no, ja nie zawsze mam ochotę wychodzić ze swojej strefy komfortu, i, i sytuacja, w której ja po 14 godzinach pracy mam spojrzeć i zwizualizować siebie w tym sportowym samochodzie, w którym zawsze chciałem być, a ja sobie wizualizowałem siebie w dwóch modelach. Jednym z nich było Ferrari F430, a drugim było Lamborghini Gallardo. I to były takie dwa moje, moje, moje kryptonicy z dzisiejszej perspektywy, które miały mnie pchać do jakiegoś celu i, i, i sprawiały, że ja nie zwracałem uwagi na całą masę efektów ubocznych. Na przykład, na tym, że zaczęły mi się pojawiać jakieś przedziwnego rodzaju plamy na skórze, które były takim czysto stresowym elementem, wiesz, jakieś takie tiki nerwowe, polegające na drapaniu się dosłownie do krwi, ze względu na jakiś taki rodzaj bycia na nieustannym stresie dbaju. Mhm. Um, i, i, I na pewnym etapie sobie zdałem sprawę z tego, że to chyba nie jest chyba aż takie warte tego, tylko to, to co teraz powiedziałem, jak sam tego słucham, brzmi jak taki rodzaj olśnienia, który przyszedł nagle. Tylko to nie jest, yy, nie jest takie odliśnienie, które następuje szybko. Myślę, że mi to zajęło lata, zanim ja bardzo powoli doszedłem do takiej prawdy. Yy, ze względu na to, że masa tej takiej kultury właśnie pseudo kołczowej ja zawsze do, dodaję ten przedrostek pseudo, ze względu na to, że wiem, że są dobrzy kołczowie, którzy pomagają i, i, i są certyfikowani i, i, to jest, i to ma ręce i nogi. Ja mówię o takich właśnie, wiesz, naganiaczach takiego biznesu coachingowego, które to naganianie bardzo często przypomina Kościół. Nie? To jest trochę tak, że jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Wszyscy inni, którzy nie żyją w tym konkretnym trybie. Są przez ciebie wyśmiewani, albo, albo są, patrzysz na nich z politowaniem. Nigdy nie zapomnę, jak mój brat kiedyś mi wypomniał taką rzecz, wypomniał. Powiedział, o przypomniał mi uprzejmie, tak bym powiedział, że ja kiedyś użyłem takiego stwierdzenia, że gdyby wszyscy czytali książki Antonego Robinsa, to nie byłoby wojen na świecie. No nie wiem, czy dzisiaj bym się pod tym stwierdzeniem podpisał, tak dyplomatycznie powiem. Natomiast to były takie rzeczy, które, no, 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 chociażby nawet z punktu widzenia tego celu, były dla mnie destruktywne dzisiaj, biorąc pod uwagę, że dysponuje już wiedzą naukową w tej dziedzinie i, i, i dobrą metaanalizą tego, tego całego przemysłu i tego podejścia. Wiem, że ustawianie takiego celu zewnętrznego nie jest rzeczą, która wspomaga kreatywność. Nie wiem, elementy związane z wizualizacją są bardzo często kontrproduktywne. To się całkiem nieźle ba bada w, w przeróżnego rodzaju gr grupach badawczych, na szerokich, naprawdę próbach robionych. Do tego stopnia, że wizualizacja jest na przykład dość taka mm, charakterystyczna, przez to, że ona paradoksalnie, stalnie nas rozleniwia, dlatego że w momencie, w którym my widzimy siebie w tym Ferrari 430, to to jest taka sytuacja, w której no, symulujemy moment, w którym my jesteśmy już tam, tu i teraz i bardzo często doświadczają tego ludzie, którzy jak czegoś bardzo chcą i powiedzą o tym wszystkim dookoła i powiedzą, ej słuchajcie, ja mam teraz taki plan i jest wszystko super, to... to... Dostają taki komentarz ze strony swojego, swojego środowiska, na zasadzie: wow, jesteś super, wszystko jest świetnie. I, 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 i doświadczają takiego podświadomego myślenia: okej, okay, to ja już w sumie tak trochę. Zdobyłem ten cel, bo ja już dostałem ten podkład. Tylko pogłask. o to mi chodziło. Tak, ktoś, ktoś mnie już pogłaskał po głowie, jest w porządku. I ja już nie muszę tego robić. Ja tego wielokrotnie doświadczałem. Dzisiaj rozumiem to, jak to się dzieje z punktu widzenia nauki, ale naprawdę tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, m, związanych chociażby nawet z tym, w jaki sposób, m, gdzie y, wyznaczasz poczucie własnej wartości. Że ono zawsze jest zawieszone na jakimś pewnego rodzaju mierzalnym czymś, nie? Jakby sam... Sposób wyznaczania sobie celów w programie Smart, on nie jest naukowo, jakby całkowicie zły. On bywa źle wykorzystywany, ale tam jednym z tych, tych literek jest to, że to było M jak Measurable, czyli to ma być mierzalne, więc jak coś się mierzalnie odbywa, to jest ok. No tylko za każdym razem, kiedy do, 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 dobijesz do tego mierzalnego celu, coś się udaje osiągnąć, to pamiętam też, że, że taki guru y, motywacyjny, którego kiedyś byłem w stanie cytować na pamięć dzieła, który nazywał się, bo już chyba nie żyje, Zig Ziglar i on zawsze mówił, że kiedy wyznaczasz sobie jakiś cel i go osiągasz, to natychmiast musisz wyznaczyć sobie następny. Ja dzisiaj rozumiem, dlaczego tak działa. Bo rozumiem, rozumiem to pod tym względem, że, że, że to uczucie pustki związane z osiągnięciem tego celu zostawia cię z niczym. Więc po to, żebyś nie myślał na zasadzie this is it, to jakby to, to, to wszystko, to, to chodzi o to, żeby potem znowu gonić kolejnego króliczka. I tych, tych pułapek związanych z tym przemysłem, nie mówiąc już o takich bardzo pat logicznych sytuacjach, które zresztą też w książce inaczej opisuje, jak, jak, jak wiesz, takie próby wychodzenia ze, ze strefy komfortu i, i, i pokonywania własnych lęków, kiedy zamyka się ludzi w jakichś takich namiotach, które są izolowane, są właściwie saunami i na jakiejś pustyni po to, żeby tam przekraczać własne możliwości i, i, i przyjeżdża tam następnego dnia koroner po to, żeby pozbierać te ciała, które, które są związane z, mm, z tym całym eksperymentem, który miał miał, miał miejsce. No, ciała to, to znaczy, rzeczy. że ludzie umierali? Tak. Tak, 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 tak. Zdarzały się takie rzeczy. Jest taki przypadek dość dobrze opisany. Ofiary tego... tego... Jak to się, to się nazywało kurcze, nie pamiętam, to nie były sauny, oni na to mówili. No w każdym razie, a to były chyba jakieś namioty wojowników czy coś w tym stylu, no bo zawsze musi mieć taką dobrą nazwę. To yy, yy, rodziny tych ofiar yy, założyły później fundację, która ma na celu takie weryfikowanie metod coachingowych, czy one są w rzeczywistości bezpieczne. I, i, i na pewno to bardzo dużo tutaj dodało. Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak prawo lotnicze, że prawo lotnicze jest pisane katastrofami. I to, to, to myślę, że tutaj jest bardzo podobnie. Co do tej wizualizacji wydaje mi się, że też nie jest zło, jeśli się ją odpowiednio aplikuje. Bo teraz, jeśli do, do, doświadczasz tego pozytywnego uczucia, dlatego, bo siedzisz w tym Ferrari albo dlatego, bo komunikujesz coś ludziom i oni dają ci ten pozytywny feedback. Jeśli rzeczywiście tylko tego pragniesz, no to jest problem, bo przestajesz działać, ale jeśli podchodzisz do tego zdrowo i wiesz, że wcale tego nie dostałeś, to że ci ludzie ci pokratowali, to wcale nie znaczy, że udało Ci się to osiągnąć i dostajesz z tego powodu motywację, a nie brak motywacji, to wszystko jest ok. I to by bardziej bazowało wtedy na przekonaniach, jakimi się kierujesz. Na pewno, i myślę, że to też jest y, sytuacja, w której to, co opisałeś, delikatnie, a właściwie może nawet niedelikatnie, tylko y, y, dość znacząco, y, tłumaczy to, że nawet w momencie, w którym jakimś elementem twojej motywacji jest cel zewnętrzny, to bez tego celu wewnętrznego, który właśnie sprawia, że ciebie nie zniechęci taka, taka sytuacja, w której ktoś cię poklepie po plecach i ty już jesteś super zadowolony, y, bo, bo właśnie ty chcesz to wewnętrznie zrobić, ponieważ na przykład czujesz sens w tym elemencie, albo, albo wiesz, że to jest rzecz, która jest wartościowa nie tylko dla ciebie, no to to, to są takie pobudki, które sprawią, że, że ta wizualizacja tutaj nie zaszkodzi. Ale, mhm. ale wiesz, w takim klasycznym, pseudo-coachingowym elemencie, to ta wizualizacja jest całą częścią tej układanki, która ma sprawić, że, 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 że zawsze to szczęście czeka za rogiem, nie? Ono nigdy nie jest teraz. Ja mam wrażenie, że to, czego brakuje w takich książkach, to, o czym ja ostatnio sporo się dowiaduję, to są Osobowości. I że teraz w zależności od tego, jaką masz osobowość, będzie to determinowało, czy właśnie będziesz zadowolony z tego, że ludzie ci powiedzieli, że jesteś kuli, cool, już osiągnąłeś ten cel, to już nie musisz więcej pracować. Czy jesteś taką osobą, która na przykład bardzo mocno przykłada uwagę do tego, żeby nie zawieść innych ludzi. Tak. Ja jestem taką osobą. I teraz jak ja powiem Tobie, że coś zrobię, to ja mam wewnętrzną gigantyczną potrzebę, że muszę to teraz zrobić. Bo mhm. jak ja tego nie zrobię, to ty będziesz myślał, że ja jestem frajer. A ja nie chcę myśleć, że nie chcę, żeby inni ludzie myśleli, Wie. że ja jestem frajer. To bardzo ciekawe, bo to jest na przykład takie zalecenie dotyczące rzucania palenia. Nie? Uh -huh. Prawda? Często się mówi o tym, że powiedz o tym wszystkim. Dookoła. Yy, natomiast w momencie, w którym mamy taką osobowość jak Ty. To ty mówisz OK, to teraz ja w takim razie dowiozę na pewno ja działam dokładnie przeciwnie. Ja już następnego dnia mogę palić potajemnie, bo ja już dostałem ten poklask. Nie? I, i, I to jest też rzecz, która, która jest znacząca i o której ty mówisz właśnie, że to wszystko też zależy od indywidualnego przypadku. I ciekawe bardzo jest to, że w momencie, w którym się czyta o teoretycznych modelach motywacji ludzkiej, to są w ogóle bardzo trudne prace badawcze, bo one się nam wydają, że, że one są właśnie takie trochę coachingowe. No nie, to to jest taka rzecz, którą ja. Zawsze polecam jako lekna bezsenność. Jak ktoś ma problem, to naprawdę teoretyczne modele motywacji ludzkiej się sprawdzają fenomenalnie. To są jedne z najnudniejszych prac badawczych ze wszystkich. I nie ma konsensusu w tym, oni się wzajemnie obrzucają błotem. Oczywiście, w taki bardzo elegancki sposób, że tam, prace profesora dziecięcego, mają tam problemy metodologiczne. To to jest właściwie w świecie nauki, jakbyś obraził czyjąś matkę, właściwie. To jest tak, można by było powiedzieć. Ale rzeczywiście, Oczywiście ta motywacja ludzka też bardzo często zwraca się uwagę na ten aspekt, jak indywidualnym ona jest elementem. Chociaż oczywiście możemy mówić o takich środowiskowych rzeczach, które są w miarę wspólne, No już teraz coraz częściej się odchodzi od tego takiego modelu motywacji, który właśnie jest też bardzo charakterystyczny dla, dla takich pseudokołczowych posunięć, w których często się nawet to tłumaczy, że motywary z Łaciny to jest poruszać, więc ty musisz znaleźć coś, co cię poruszy, cię wyciągnie z punktu A do punktu B. I to właśnie jest często wizualizowanie siebie w Ferrari. Natomiast no, ten dzisiejszy, myślę, że nie, nie powiem, kiedy nadużyję słowa konsensus. Yy, chociaż no, dalej znowu, w tym bagienku motywacyjnym to, to, to trudno mówić o konsensusie, ale niech będzie, że duża część doktryny mówi o tym, że jeśli ty nie jesteś w stanie znaleźć motywacji na etapie procesu, w którym, w którym działasz, to ona się tak czy inaczej nie utrzyma długo, a jeśli się będzie utrzymywała, to będzie się utrzymywała jakimś Twoim kosztem, na przykład właśnie tego, że ty się do tego zmuszasz. Dlatego tak bardzo wiele yy, yy, rzeczy dzisiaj mówi się yy, o tym na takiej zasadzie, okej, okay, to nie, nie chodzi o to, żebyś ty chciał być następnym Cristiano Ronaldo, tylko jeśli ty nie znajdziesz wewnętrznej motywacji i radości i satysfakcji i znowu będę za Wiktorem Franklem powtarzał w nieskończoność sensu w codziennych treningach, no to, no to nawet zdobycie tego przy zmuszeniu się za sprawą takiej motywacji zewnętrznej nie da ci tej satysfakcji, więc szukaj tego sensu i zadowolenia w procesie, a nie wyłącznie w celu. Jakie w takim razie tobie się udało wprowadzić rzeczy podczas pisania tej książki? Czego szukałeś i co udało ci się wprowadzić poza tymi takimi pseudo-coachingowymi radami? Na pewno ta książka mi bardzo poukładała w głowie w zakresie tych rzeczy, o których mówiliśmy, ze względu na to, że, wiesz, ja nie jestem badaczem na własną rękę, nie? Ja jestem tylko i aż osobiście która popularyzuje wiedzę dalece mądrzejszych ludzi ode mnie, więc w momencie, w którym ja przechodzę przez te wszystkie mm, źródła, no to moim głównym zadaniem jest krytyczna analiza tych źródeł i też mm, jakby zderzenie z, z tego mojego podsumowania z kimś, kto jest specjalistą w tej dziedzinie, żeby sprawdzić, czy ja nie popełniłem błędu metodologicznego jakiegoś. W przypadku psychologii mamy do czynienia z czymś bardzo. No takim kruchym, czymś, co może zamieszać w czyimś życiu, więc ja sobie nie mogę na coś takiego pozwolić. Z kim to sprawdzałeś? Ja bardzo blisko współpracuję z Uniwersytetem Stanowym w Kent, a właściwie z paroma, z paroma badaczami z tego konkretnego ośrodka, i miałem tą ogromną przyjemność przekonać się na, własny, na własnym przypadku, że moje myślenie, takie trochę wyciągnięte z polskich uniwersytetów, kiedy Myślę, że w dużej mierze słusznie. My traktujemy te osoby jako absolutne autorytety w tej dziedzinie, takie niemal półboskie i zawsze tam jest ogromna bariera. No to było dla mnie szokujące to, jak taki, nie wiem, John Danloski, który był autorytem, autorytetem w, w dziedzinie psychologii kognitywnej, odpisuje mi na maila na zasadzie Hej Radek, I, i, i pisze do mnie jak, jak kolega, i, i, i coś mogę o, o coś go zapytać. Albo nie wiem, tak strasznie się bałem pani profesor Katrin Rosson, e, która jest w ogóle fenomenalną specjalistką. No i też zupełnie nie ma problemu. Na, 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 na luzie na, napisali łącznie z tym, żebym im przetłumaczył książkę i wysłał. No, cały czas tego nie zrobiłem, ale, 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 ale te rzeczy, które chciałem skonsultować, to skonsultowałem. Teraz mm. ChatGPT GPT by chyba by ci to przetłumaczył sensownie. Są? Możliwe, że tak. tak. Chociaż właśnie ostatnio widziałem takie porównanie yy, Google Translate do czatu GPT i okazuje się, że Google Translate dalej się całkiem nieźle broni yy, na niektórych typach materiałów. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście to jest to, jest, yy, to są... Yy, to jakby u mnie ta, to, to krzyżowanie źródeł jest wielostopniowe. To znaczy, że ja na przykład bardzo dużo yy, yy, sprawdzam yy, nawet w momencie, w którym my mówimy o bardzo szerokich metaanalizach, które nie wiem, podsumowują 50 różnych prac badawczych, to ja za każdym razem też yy, i to się da wyuczyć tych, tych, tych sposobów, sprawdzam, czy nie ma metaanaliz albo pracy badawczej krytykującą tę metaanalizę. To jest nieustanne krzyżowe sp sprawdzanie. Łącznie z tym, że czasami ono jest po prostu bardzo wkurzające. Dlatego, że jak na przykład napisałem kiedyś właśnie dla książki Inaczej, dokładnie rozdział o motywacji, i byłem super z niego zadowolony, ale zdałem sobie sprawę z tego, że ja się zamknąłem na pewnym etapie w bańce tego konkretnego podejścia do motywacji. A później się okazało, że jest tysiące, jest krytyków tego podejścia. Więc myślę, że oh my god, to, to, to oznacza wiesz kolejne tygodnie pracy, żeby tylko zobaczyć tę krytykę, ale zobaczyłem em, później, że, że to jest taka rzecz, która realnie dużo, dużo, dużo u mnie zmieniła. Ale wracając trochę do Twojego pytania. Wiesz, to z jednej strony była taka sprawa, która mi mocno mm, pomogła w zrozumieniu fundamentów tego, dlaczego my pracujemy, jak wygląda, mm, jak powinien wyglądać codzienny mm, tryb pracy. Jak na przykład takie stwierdzenia, które kiedyś były dla mnie jasne, że nie wiem, przerwy są dla słabych i takie inne sprawy. Sen, sen jest dla słabych. Sen jest dla słabych. No Wszyscy je znamy, to co, wiesz, jest wielokrotnie powtarzane. I myślę sobie, wow, a teraz jak widzę badania naukowe, które mi pokazuje, że jak weźmiemy 6 godzin pracy i weźmiemy sytuację taką, w której ktoś będzie jedna grupa badawcza, eksperymentalna, będzie pracowała przez 6 godzin, a druga będzie pracowała przez 5 godzin, a przez godzinę w trakcie tego będzie odpoczywała, to ta pięciogodzinna plus godzinna przerwy pobije kreatywnością to, która, kreatywnością produktywnością, tą, która pracuje nieustannie. Tylko, że ja mam z tym mhm. ogromny problem, bo teraz to jest. Tak indywidualna kwestia, że nie da się tego w ten sposób mierzyć. Każda z tych pięciu osób, która pracowała pięć godzin, może mieć inne doświadczenie w pracy, może być zmęczona bądź wyspana, może być, mieć lepsze umiejętności skupienia się bądź gorsze umiejętności skupienia się. I to będzie weryfikowało, czy jest bardziej kreatywna, czy nie jest bardziej kreatywna. Więc ja bym od razu obalał takie badania, że według mnie to jest po prostu bez sensu badać ludzi w ten sposób. Wiesz, to za każdym razem będzie pewnego rodzaju średnia, będzie to czasami średnia ważona, czasami arytmetyczna, ale, ale na pewno jest tak i ja zresztą o tym też. Trochę, tego dotyczy ten ostatni rozdział właśnie wspomnianej książki, że trzeba siebie traktować jak, jako królika doświadczalnego. Ty musisz testować i sprawdzać, które z tych rzeczy działają, ale, ale na pewno jest tak, że takie zdobycze, jak właśnie badania na poważnych ośrodkach badawczych, one są dobrym punktem startu. Ja, na przykład, mam tak, że są takie metody, które się w badaniach badają fenomenalnie dobrze. A one u mnie działają słabo. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę mm, coś takiego, jak uczenie się kolejności poszczególnych wątków w wystąpieniu publicznym, które masz wygłosić, no to świetną metodą do tego jest metoda Pałacu Pamięci, starożytna, świetnie opisana, naprawdę ma ogromną liczbę entuzja entuzjastów. Ta, ta metoda, dla osób, które nie znają tego, o co w tym chodzi, cała idea polega na tym, że trzeba sobie wyobrazić dobrze nieruchomość, w której się czujemy dobrze, najczęściej to jest dom rodzinny, w którym wchodząc do tej nieruchomości, jak na hakach zawieszamy poszczególne elementy, czyli na przykład, że w przedpokoju jest powitanie i ono jest charakterystyczne w jakiś sposób do holu, wchodzimy do pokoju i w każdym z tych pokoi dzieją się różne rzeczy i my wtedy pamiętamy kolejność tej, tej, tej prezentacji. Naprawdę jest bardzo dużo prac badawczych, która mówi, że to super działa i, i, i trudno znaleźć lepsze metody do tego. No ona u mnie się kompletnie nie sprawdza. No, ja, nie, ja w momencie, w którym mówię, nie, nie jestem w stanie w tym czasie myśleć o tym chodzeniu po tym domu, no sorry. I, 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 i używam do tego zupełnie innej metody. Natomiast właśnie właśnie to jest to podejście, że okej, okay, mogę siebie Potraktować jako królik doświadczalny, ale tylko wtedy, kiedy ja mam całkiem niezły przegląd tych metod. Dlatego, że najgorsze jest wtedy, kiedy ja ich nie mam, albo ktoś mi je źle podsunął. Na takiej zasadzie, że ja wybieram pomiędzy złymi. Natomiast w momencie, w którym to się da dopasować, myślę, że wtedy to jest żaden problem. Ale te zmiany u mnie pojawiły się również w takiej skali mikro. Oprócz takiego, takiego zrozumienia, czy tam na przykład zastosowania tych przerw, czy kwestii związanej z nie wiem, obecnością roślin dookoła. To też na przykład taka rzecz, która jest w ogóle przepięknie przebadana. I to też znowu na wielu grupach badawczych. Że, że jak ten, masz rośliny w pokoju, to będziesz się lepiej uczył? To, jest, wiesz, to, to już dużo jest powiedziane. Ale, ale na przykład, jeśli na przykład roz, roz, rozpatrujemy to na um, nieco szerszej skali... W relacji do Twojego dobrostanu w ogóle w trakcie pracy czy, czy uczenia się, no to to już mówimy o sytuacji takiej, w której to będzie miało wpływ. Tak samo jak spacer w naturze, pewnie to tak, działa w podobny sposób. Ewolucyjnie, tego, nie? Uh -huh. Ona to jest taka rzecz, która mamy ją gdzieś zapisaną. To jest taki, taka, taka sprawa, która nas w, jak, w jakiś sposób pewnie, nie, mam nadzieję, że nie udry, nadużyje tego czasownika, uspokaja. Um, ale na przykład ja miałem bardzo duży problem z mm, takim. Rodzajem rozproszonej uwagi, która to uwaga nieustannie koncentrowała się na rzeczach, które ja wiem, że muszę zrobić, że y, robię jakąś jedną rzecz i mi się ona przypomina i albo robię w tym momencie ten switch do tej rzeczy, która tam się dzieje, albo ona mi nie daje spokoju, i sobie myślę: OK, to to jest taka rzecz, którą się muszę zająć w następnej kolejności. Y Okazało się, że to nie jest tak, że to jest mój problem, tylko to jest problem związany w ogóle z pewnego rodzaju zaburzeniem uwagi i deficytem uwagi, który jest na przykład związany z tym, że na początku XX wieku było to badane przez Uniwersytet Berliński, jeszcze przez no, fenomenalnego badacza w tamtym czasie, Kurta Lewina, który jest to tak trochę opowi opowiadana jako taka półlegenda miejska. Zresztą efekt, który został później udowodniony przez tych badaczy, dzisiaj jest w pewnej mierze poddawany krytyce, yy, mówię o efekcie zejgarnik, yy, nazwanej od nazwiska Blumy zejgarnik uczennicy Kurta Lewina. I Kurt Lewin w ramach właśnie takiej półlegendarnej opowieści kiedyś siedział w berlińskiej kawiarni yy, i zauważył, że yy, twarze kelnerów zmieniają się w zależności od fazy obsługiwania danego klienta. Wyraz twarzy. Wyraz twarzy, dokładnie. On wtedy mówił o mikronapięciach, które on widzi. I on na pewnym etapie zdał sobie sprawę z tego, że, że to mikronapięcie znika. I to mikronapięcie, jego zdaniem, znikało wtedy, kiedy kelner kładł przed tobą potrawę. Dlatego, że do tego momentu on wiedział, że to jest sprawa, która jest niezakończona. I, I albo na przykład wtedy, kiedy słuchał tego zamówienia, to to napięcie się pojawiało, bo on próbował je zapamiętać. Dzisiaj to też widzimy u niektórych kelnerów, no bo tym szczytem yy, 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 tutaj, Fachu kelnerskiego jest to, żeby nie zapisywać tego w notesie. To jest niesamowite zawsze, jak tak, oni to próbują zapamiętać. Tak, 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 ja sobie myślę, ty, przecież pamięć jeszcze, jest tak wadliwa. I jeszcze, i jeszcze wiesz, modyfikacja zamówień. Nie? To jest jeszcze pół biedy, że tam wiesz, zawawiasz coś, ale ja chcę, żeby cebulka była na, na, na coś innego. Nie daj Boże, ci się rozsypią talerze w, w kuchni i od razu zapominasz już. No właśnie. I, i, I Kurt Lewin wtedy siedział i mówił, kurczę, to w ogóle działa niesamowite, że po pierwsze, właśnie oni to pamiętają, a po drugie, drugie, że oni w absolutnej większości przypadków są w stanie jednak ci przynieść to dobre zamówienie, ale to jest związ... Związane z tym kosztem, związanym z tym napięciem, który mija w momencie, w którym zadanie jest zrealizowane. I to było o tyle fascynujące wtedy na początku XX wieku, że mogłoby nas prowadzić do takiego wniosku, że okej, okay, jeśli ty nie chcesz mieć, mieć problemów w zakresie właśnie tego, że, że niezałatwiona sprawa generuje u ciebie jakieś napięcie... To wystarczy, że ty po prostu zrobisz tę sprawę. Tak jak ci zrobili kelnerzy. No tylko w realiach XX i XXI wieku to nie jest tak łatwo zrobić wszystko. Nie? Więc bo nawet jak odpiszesz na wszystkie maile, to niestety połowa z tych ludzi odpisze ci na tego maila. Nie? Jak jest taki mem, jak przestać się stresować taskami i drugie okienko, zrobić taski. No właśnie, <laughs> właśnie no, takie proste i niewykonalne no jednocześnie. No właśnie, więc, więc to nie jest też takie proste. Więc niestety mamy tak, że, że to, to na całe szczęście ich. Zaprowadziło do, do, do dalszych badań. Właśnie Kurt Lewin powiedział o tym Blumie Zejgarnik, która zaczęła badać ten fenomen i ona doszła do takiego wniosku. Trochę, trochę go uproszczę, ale, ale, ale sens pozostanie, że jej zdaniem ten moment, w którym to napięcie znika. A, a, jakby pojedyncze napięcie nie jest problemem, ale zwłaszcza z punktu widzenia naszego dzisiejszego świata, ta zależność pomiędzy wieloma napięciami może generować masę rzeczy, i to też mamy ładnie przebadane. To są takie elementy, jak związane z wypaleniem zawodowym, na przykład się zastanawiam, jakim cudem ktoś, kto lubił tę pracę, już jej nie lubi, no bo właśnie, bo, bo, bo być może tych mikronapięć, nie mówię, że związanych z niezrealizowanymi zadaniami, ale w ogóle było nieco za dużo, choroby cywilizacyjnej, masę innych problemów. I Bluma Zajgarnik wtedy doszła do wniosku, że to być może nie jest kwestia tego, żeby to zadanie było zrobione, tylko żeby przenieść to zadanie na nośnik zewnętrzny. I zrzucić z głowy. Zrzucić z głowy. I ona wtedy doszła do wniosku, że to jest sprawa, która po prostu się odbywa yy, za sprawą zapisania tego, wrzucenia to w plan, w kalendarz czy cokolwiek takiego. I wiesz, jak się o tym mówi, to to mi trochę jak truizm. Natomiast, yy, kiedy ja myślę, że jeszcze przed napisaniem tej książki miałem. Zadania do wykonania, ja ich nigdy nie zapisywałem. Um, nigdy ich nie zapisywałem żadnym systemem, ze względu, no to świetne, <gry> dokładnie też, Twoje rozłożenie rąk, wiesz, ale wiesz, zawsze lekarze są, to, to jest często ta, ta grupa, która pali, wiesz, mam w dalekim poważeniu zalecenia, które, które mówi, ale jeszcze, ja jeszcze nawet mówię o, o, o czasach przed tymi zaleceniami. Mhm. To, no to kurczę, no to nie było to dla mnie jakoś szczególnie intuicyjne i, i, i ja nawet powiem Ci mało tego, ja byłem dumny z tego, jak ja ogarniam te rzeczy. To e... jestem w stanie zrozumieć. Tak, Ja, ja jestem taki wiem. dobry, że nie muszę zapisywać. Tak, ale... jak ktoś mnie pyta, zawsze pytał mnie zawsze, czy... Ej, a pamiętasz o tym, co mnie zrobił? Ja jasne, że pamiętam. Ja, no, nawet jak nie pamiętałem. E, natomiast y, no, i, no i wiesz, to jest kwestia związana z tym, że okej, okay, zapiszmy to, nie? I teraz mamy sytuację taką, że jak dochodzimy do takiego wniosku, m, który, tak jak powiedziałem, nawet możemy mówić o, o efekcie zajegarnik, który tam miał problemy z replikowaniem tego bardzo Badania, w momencie, w którym się zrobiło je ileś tam lat później, to też jest bardzo ważne, że, że, że badanie, które jest rzetelne, musi być replikowalne. Natomiast no, masa osób zgadza się z tym fundamentem, i, i znowu mógł, można by było powiedzieć: OK, no to tak trochę szamańsko, na mnie działa. OK, więc moim dalszym krokiem było to, żeby się zastanowić nad tym, jak to zapisywać. No i tak trafiłem na przykład na Getting Things Done Davida Allena, który jest genialnym systemem pod każdym względem. Dla mnie zbyt skomplikowany. W sensie jak ja go nie jarzę do końca. Nie? Ja, ja wiem, że m, on korzysta z m, efektu Zejgarnik. Nawet przeczytałem taką pracę, w której wprost to odwołanie było mówione. Tam, tam nawet jakichś, część, pamiętam, tego całego systemu David'a Allena się nazywa dokładnie pamięcią zewnętrzną z tego, co pamiętam. Ale może moja pamięć wewnętrzna jest teraz zawodna. Ale ja, dla mnie ten system był trochę za trudny i, m, i, i, i badałem też to, jak weryfikuje się naukowo i jak na ile dobrze działają inne systemy. I tak trafiłem na przykład na metodę Ivy'ego Lee która no, u mnie sprawdza się po prostu fenomenalnie dobrze. Mogę jeszcze wrócić, tylko mówię, Pewnie. że robisz takie zadanie, inne zadanie zaczyna, pojawia się w głowie i zaczyna się stresować i to rzeczywiście teraz je zapisuj, teraz się zapisuję. Teraz je zapisuję i już przestaje się, się stresować. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. To, jest, to jest przepaść pomiędzy tym, a co, co było wcześniej. Yy, I to wiesz, u mnie to się yy, bardzo drastycznie objawiało. Ja na przykład miałem problemy z bezsennością ogromne nie w zakresie tego, żeby zasnąć, bo nigdy nie miałem z tym problemu, ale miałem ogromne problemy z wybudzaniem się noclem. Ja też mam z tym problem cały mm. czas. I Przestałeś się wybudzać? Przestałem się wybudzać. Jak to zrobiłeś? No właśnie ze względu na to, że jeśli nawet mam y, rzecz taką, która już mi się bardzo rzadko zdarza, a kiedyś mi się zdarzała regularnie, że mnie budziły te zadania, które są niewykonane, to dzisiaj, kiedy mnie budzi jakieś takie zadanie, o którym sobie przypomnę nagle, że go nie zapisałem, to zapisuję i idę spać. Więc to są takie, takie rzeczy, które. I wiesz, i to znowu nie jest rzecz, którą ja genialnie wymyśliłem. Ja po prostu o niej przeczytałem. I pomyślałem, i ja za każdym razem właśnie przez to, że jestem człowiekiem bez wykształcenia, ona mi. Mm, to, 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 to mi paradoksalnie pomaga. Człowiekiem dlatego, że... bez wykształcenia, co masz na myśli? No, ma ma już szkołę średnią, nie? No to w polskich realiach <głos》> dzisiejszego to, to jest, wiesz, brak wykształcenia. Nie? Więc e, przerwane studia prawnicze e, się nie liczą. Mhm. E, w każdym razie. Mm, to u mnie z jednej strony pozwala na to, że ja jestem w stanie zadawać wiele naiwnych pytań dziecięcych, na zasadzie, jak to działa? Dlaczego tak jest? A druga sprawa jest taka, że jak do każdej z tych rzeczy podchodzę nieufnie. I to jest sprawa, która um, mi bardzo dużo załatwia, dlatego, że ja jak słyszę o jakiejś rzeczy, o jakiejś cudownej metodzie albo cokolwiek takim, to u mnie to nie jest taki, taki entuzjazm na zasadzie, o wow, super, to ja tego spróbuję, tylko ja zawsze będę szukał haków. Nie? Ja zobaczę sześć prac badawczych, które będą krytykowały to podejście. Um... Marnujesz czas, moim zdaniem, w sensie w kontekście pisania super, ale w kontekście produktywności lepiej działać na efekcie placebo. Niech działa i nie nieważne jak. Możliwe, ale widzisz, no ja za każdym razem jestem w stanie uwierzyć w metodę, kiedy ona naprawdę zostanie pieczątkę Harvardu, Stanforda czy cokolwiek takiego, a najlepiej jeszcze metaanalizy, która te, te, te wszystkie badania jednocześnie podsumuje. Czyli u ciebie problem z wybudzaniem polegał na tym, że budziłeś się i zaczynałeś myśleć o jakimś zadaniu? Tak, tak, tak. tak. Albo, albo myślałem o nich, albo a, a, a paradoksalnie to, co jest bardzo... A, a propos właśnie przemysłu coachingowego, co jeszcze dodatkowo to wspierało, tam było takie, takie zalecenie, które kiedyś prze, prze, przeczytałem, o tym, żeby zaraz przed pójściem spać, pomyśleć o tych wszystkich zadaniach, które się mają nie zrealizować. Dlaczego? Dlatego, że w tych zaleceniach było to, że na etapie mojego snu moja podświadomość będzie rozwiązywała te zadania. No za cholerę nie rozwiązywała. Że mnie legit Tak, tak, tak. To ona, ona, ona w ogóle robiła wszystko, tylko nie rozwiązywała to tylko właśnie mnie wybudzała. Nie? I tutaj też mi się wydaje, że to jest kwestia tego, jakim jesteś człowiekiem, bo ja na przykład, właśnie ludzie mówią, żeby przygotować się na następny dzień, rozpisać sobie zadania, i później wstajesz rano i od razu wiesz, co masz robić i od razu startujesz zadaniami. Jak ja coś takiego zrobię, ja jestem na tyle pobudzony, że ja nie będę mógł zasnąć. Okay. Ja czasami słucham sobie podcastu przed, przed zaśnięciem i nie mogę zasnąć, bo jestem taki podkręcony, że ja po prostu nie dam rady zwyczajnie. Mm. Jest, mam za dużo energii. Więc wydaje mi się, że takie, działo, takie triki zawsze trzeba dostosować do tego, jaką masz osobowość. Niestety nie na wszystkich to działa. A na przykład u ciebie, co jest takim wymarzonym sposobem pójścia spać? Taka idealna procedura, taka, że zaśniesz bez problemu i się nie wybudzisz. Nie ma takiej. <noise> okay. to bym nie okay. miał problemu. <noise> Jasne. Myślałem, że jednak istnieje. <noise> a ile y razy się wybudzałeś w nocy? Y zazwyczaj raz na długo. Raz Czyli na długo. Raz na długo no tak, no, 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 zwykle to było około godziny trzeciej. I mm, ja, ja to, to dla mnie na pewno jak to, już dawno tego nie mam, więc przypominam sobie to trochę to strałą, że yy, jak, jak, jak się wybudzałem, to dotykałem telefonu, on się rozświetlał i, i jak widziałem, że tam jest północ albo pierwsza, to myślałem ów. Okej, okay, to chyba jeszcze nie jest to, to jest duża szansa, że zasnę. Możliwe, że się uda. Um, o czymś tam pomyślałem i zasypiałem, ale jak zobaczyłem, że trójka jest z przodu, myślałem: okej, okay, dobra. Witamy, witamy w dwóch godzinach programu pod tytułem Radek sam na sam ze sobą. Nie? I, i, I to była rzecz, która no, towarzyszyła mi przez lata, do tego stopnia, że się do niej przyzwyczaiłem. To jest też straszne. I dzisiaj yy, łatwo mi jest o tym mówić, i, yy, ale, ale w tamtym czasie to była straszna sprawa, bo, bo wiesz, no, ona powodowała masę innych problemów związanych z, z deprywacją snu. I, i, I myślę, że to są te. te, te I faktycznie ja zacząłem dobrze spać dopiero po książce inaczej. To był ten moment, kiedy myślałem, okej, okay, to, jest, to jest pół biedy, ale, ale na przykład bardzo mi też dużo pomogło. Ja tam częściowo to też opisuję w kontekście praktyki związanej ze snem, ale, ale na, na pewno mocniej się na tym skupiłem przy okazji książki o metodach zapamiętywania informacji, bo, bo istnieje coś takiego jak konsolidacyjna rola snu, i, i to są też takie dość ciekawe badania, które mówią o tym, że jeśli ci zależy, na trwałości informacji, których się uczysz. Nie, nie, nie mówię o sytuacji takiej, że zakuwasz do trzeciej rano i o dziesiątej idziesz na egzamin, bo, bo, bo paradoksalnie często metody zapamiętywania informacji lepsze albo gorsze, a te gorsze to są zazwyczaj albo bardzo intensywne sesje. Chyba bardzo często w, prawach, w pracach badawczych to w anglosaskich mm, źródłach się nazywa cramming, czyli takie dosłownie no, kucie, takie kucie na, na, samym, na, sam, na samym końcu. To często to kucie albo używanie metod zapamiętywania informacji podobnie zadziała na egzaminie. Często te metody zapamiętywania informacji pobiją na web, ale, ale czasami różnice nie są wielkie, ale w zakresie trwałości zapamiętywania informacji będzie, będzie, będzie przepaść. I, I to jest właśnie kwestia powiązana chociażby nawet z tą konsolidacyjną rolą snu, że ona nam wspomoże ułożenie tego wszystkiego, nie? no bo przecież my do końca dzisiaj, nawet w 2024 roku, nie do końca rozumiemy, dlaczego myślimy. My, my mamy takie przypuszczalne, są różne znowu szkoły, które mówią o, o różnych elementach, ale, ale wiemy, że one wspomagają ten proces edukacji. Ym, natomiast jeśli chodzi znowu o, kiedy mówimy o pracy, o takiej czystej produktywności, to, to jednak deprywacja snu jest tak czy inaczej bardzo dużym problemem. Nie? I, i, I ona będzie, będzie też wpływała na nasz nastrój. Ten nastrój to, to też takie, będzie to trochę takie mm, torowanie w psychologii, nie? że to jakby to, jak co jest na, na tym wyjściu, będzie miało wpływ na wynik. Yy, chociaż torowanie to też jest inne inny rodzaj bagna psychologicznego, w które też chcę wchodzić, ale, ale, ale rzeczywiście jest tak, że, że wtedy zacząłem dużo, dużo lepiej sypiać, bo też było to powiązane z takiego pewnego rodzaju praktykami, powiązanymi z samym sposobem zasypiania. To znaczy, że żeby rzeczywiście, właśnie w końcu do, trochę do tego, co powiedziałeś, odcinać się od bodźców. Nie, że są takie rzeczy, które dobrze kładą do snu. Nie? Książka nieźle kładzie do no wiadomo, że książka książce nierówna natomiast, no zawsze można właśnie poczytać pracę badawczą o, o motywacji, ale, ale, ale na przykład ja, ja wiem, że jak, jak działam bardzo, o nie wiem, zagram w Apex Legends albo w Call of Duty, to, to ja wiem, że będę słabo zasypiał, albo jak zamknę oczy, to będę widział te, te, tę walkę, która tam się dzieje. I, i, I bardzo ważne, oprócz tego, o czym powiedziałeś na początku, żeby jednak na sobie eksperymentować, to to jest jednak też trochę to, żeby się, siebie trochę traktować jako takiego zewnętrznego pacjenta, zobaczyć co, to, co tam się dzieje, nie? Tak, jakby zadawać sobie pytania i kwestionować. I to też się zmienia w czasie. To nie tak. jest tak, że jedna metoda działa do końca życia. Tak Zaraz przestanie działać najprawdopodobniej, mm. będzie trzeba wymyślić nową. Zapytałeś mnie o te rutyny, jeśli chodzi mm -hmm. o sen. To nie jest tak, że ja nie mam. Po prostu jeszcze okay. nie znalazłem takiej, która przestanie działać, na, która zapobiegnie mojemu wybudzaniu się, bo ja się potrafię 7 razy wybudzić. Teraz mi się już nie zdarza. Teraz tak trzy razy średnio się wybudzam, i ale dzięki Bogu szybko zasypiam. Mm -hmm. bo ten, A szybko to, co to znaczy dla ciebie? Nie wiem, pewnie 15 minut. Ok, trzeba był biedy. No, no to, to jest, to jest wykonalne. Natomiast te rzeczy, które aktualnie opatentowałem, to godzinę wcześniej muzyka bardzo spokojna, mhm. światła w dół, tak. pomarańczowe okulary. Temperatura barwowa, właśnie światła. Mhm. Zaklejasz sobie usta na noc? Nie. To jest dla mnie game changer. Oh, wow, ostatnio, o tym, szczerze ostatnio był u mnie ekspert od oddychania i właśnie powiedział, że to, że zatykasz sobie usta, przełącza cię na przy współczulny układ nerwowy. Czyli w momencie, kiedy zasypiasz, ale masz otwarte usta, ja czasami się budziłem i wiesz, poduszka, poduszka mokra, bo mi, się, hmm. bo mi się ślina wyciekała z ust, to znaczy, że twój współczulny układ nerwowy, jeśli dobrze to rozumiem, jest aktywowany. Więc jeśli zaklejesz sobie usta, to nie możesz oddychać. Cały czas oddychasz nosem i dzięki temu dużo lepiej się regenerujesz okay. i mam na ręce łupan, to jest narzędzie do mierzenia snu. W momencie, od, 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 odkąd zatykam, hmm. wcześniej się budzę i głęboki sen jest dużo, yes. dużo szerszy, więc to jest, to jest naprawdę duży game changer. jeszcze jedną rzecz od tego, o Maciej Szeszka się człowiek nazywa, hmm. przed snem włączam sobie na 15 minut medytację 5 na 10, czyli na 5 minut zatykasz nos, mm -hmm. później wydychasz to powietrze i przez 10 sekund robisz jeden, drugi oddech, później zatykasz na 5 sekund, później przez 10 sekund jeden, drugi oddech i to przez 15 ciekawe. minut. To są oczywiście suple na sen. No, okay. a co bierzesz na sen? Melatoninę? <laughs> ja biorę teraz od mojego byłego trenera Oskara Tchorzewskiego, ComSleep się nazywa, To tak oni tak mają to suple, suple tak. Glowy, nie wiemy co tam jest, na pewno jest jeden gram melatoniny, na pewno jest GABA, jeśli dobrze pamiętam i coś jeszcze. GABA? To ciekawe, bo to takie na... Jeśli chodzi o, o, o ten ośrodek w mózgu, który na przykład jest pobudzany przez alkohol czy mhm. przez wszelkiego rodzaju używki. Być może ja, ja, ja nie, nie jestem ekspertem w dziedzinie snu. Zajmowałem się kiedyś tym tematem głównie przez obalanie mitów na ten temat. Jest taki, taki guru absolutnie snu um, amerykański, który nazywa się Matthew Walker. Um, człowiek, który jest powszechnie uznany przez branżę, um, mimo że ma tak przepotężnie mocnych merytorycznie krytyków, którzy punktują w, w masę jego y, stwierdzeń, jak na przykład to, że my potrzebujemy 8 godzin. Nie? No i jednak jest to bardzo środowiskowa sprawa i bardzo taka indywidualna. I y, 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 y jest parę takich paradygmatów, które, które no, nie powinniśmy brać za pewnik, a właśnie szukać na własną rękę rozwiązań, tak jak chociażby nawet ty to robisz. Tak, ale druga sprawa, co to jest spać 8 godzin? No bo teraz ja, ja śpię teoretycznie 11 godzin. Mój zegar pokazuje, że śpię 8, 8,5, dlatego, mm -hmm. Bo mierzy to, ile rzeczywiście spałem, a nie ile leżałem w łóżku. Więc mm -hmm. ja leżę 11, ale śpię 8 godzin. Okay. Więc teoretycznie kiedyś mówiłem zawsze, że śpię, 8 godzin, śpię 11 godzin, śpię 11 godzin, i wszyscy Boże, ale dużo śpisz. Ale, te, ale teoretycznie po tym, co zegarek mi pokazuje, śpię te 8 godzin, czyli tyle mm -hmm. je powinienem. A o której godzinie się kładziesz spać? 22. Okej, okay, czyli tak można by było powiedzieć książkowo. Nie? No, 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 tak, staram się. Staram się, no bo inaczej nie jesteś w stanie funkcjonować, więc to, co masz zrobić? Mm. Musisz się kłaść tak. wcześniej. No tak, zwłaszcza, jak jeszcze u ciebie ten cykl zajmuje 11 godzin, to jakbyś tu spać o pierwszej, no to tak o, bo było, byłoby bardzo niebezpiecznie. Co do tego oddychania jeszcze przed snem, fajne jest to, no bo masz od razu odhaczoną medytację codziennie, mm -hmm. bo to jest forma medytacji. Tak. Więc tak. masz dwie pieczenie na jednym ogniu. Ciekawe, ciekawe bardzo. Ja faktycznie o, o, trochę eksperymentując z tymi praktykami medytacyjnymi, to jestem no, 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 strasznym uczniem tych praktyk, bo mi to fatalnie zawsze wychodziło do momentu, kiedy nie usłyszałem kiedyś metody która od razu zastrzega nie została nigdy przeze mnie zweryfikowana naukowo, więc traktuję to jako taką popularną psychologię i ciekawostkę bardziej, um, która została podana przez Nawala Ravikanta w którymś z um, podcastów, chyba z Joe Roganem. Tak Nawal mówię, jest super, co? Nawal jest świetnym gościem, bardzo go lubię, to prawda. I on powiedział, że on y, też miał taki ogromny problem z tymi medytacjami, w sensie nie potrafił się skupić na oddechu i to był jego bardzo duży problem. Ja mam dokładnie tak samo. W sensie bardzo podziwiam ludzi, którzy dają radę to robić. No ja od razu myślę o czymś innym. I on na pewnym etapie powiedział, że Ja. Kurczę, no, jeśli tak masz, to po prostu to zaakceptuj. Zamknij oczy i traktuj trochę, potraktuj swoją, swoją głowę jak taką skrzynkę odbiorczą w ramach twojego maila, niech tam przyjdzie ten mail, który tam jest, pomyśl o nim sekundę, ale postaraj się jakby go przesłajpować i, i spróbować przejść do czegoś innego. I to faktycznie u mnie zadziałało dobrze. To znaczy, że kiedy dajesz sobie przyzwolenie na to, żeby pomyśleć o czymś takim, mimo wszystko jakaś część tych dobroczynnych właściwości medytacji mimo wszystko zostaje. Tak, ja w czasie tych 15 minut myślę, że cztery albo pięć. 5 razy jestem te w teraźniejszości, mm -hmm. tu i teraz, a później odpływam i to jest pewnie 10% tej medytacji, okay. ale mam to w dupie po prostu. No ja z... Inaczej. Akc z akceptacją. <laughs> Mój mózg tak po prostu działa, nie Sorry. jestem w stanie nic z tym, e, niczego z tym zrobić. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila. Dropuje małpa gmail.com dyry op-U-i. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Um, jak to jest możliwe? Bo z tego co już słuchałem podcastów z tobą, to masz problemy z pamięcią. Jednocześnie mhm. opowiadasz mi o badaniach, tak, jakbyś bardzo dobrze to wszystko pamiętał, więc jak to jak to zrobiłeś? No, nowoczesne metody zapamiętywania informacji. Po prostu to jest rzecz, która, która mnie ratuje całkowicie. Yy, dlatego, że yy, co to znaczy faktycznie nowoczesne metody zapamiętywania informacji? To są wszystkie takie, które nie są tym, w jaki sposób się Um, uczą ludzie na całym świecie. Um, jest taki bardzo dobry profesor. Niestety nie udało mi się właśnie z nim skontaktować osobiście. Nazywa się Daniel Willingham, um, i to jest gość, który um, jest bardzo zasłużony pod tym względem, że w momencie, w którym przeprowadza badania, po pierwsze robi to na dużych próbach badawczych, ale z drugiej strony stara się um, włączyć w te badania ośrodki, które nie są lokalnymi ośrodkami. Dlatego, że wiesz, masa badań psychologicznych jest przeprowadzana na najlepszym rodzaju królików doświadczalnych na świecie czyli studentach psychologii. Ludzie, którzy zrobią wszystko za cztery punkty ECTS. Nie? Poddadzą się wszystkiemu, zresztą Stanley Milgram, Zimbardo, no to są wszystkie właśnie przykłady wielkich osobistości, głównie eksperymentujących na swoich uczniach. No i ci studenci psychologii są oczywiście wdzięcznym materiałem badawczym, tanim i, i dostępnym. Wdzięcznym, ale... tanim materiałem tak, badawczym. Tak, 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 tak. Idealnie się składa wszystko. Daniel Willingham ma o tyle ciekawe podejście, że on nam przykład to robi część badań na rzeczach, których niektórzy badacze nie tykają, czyli na przykład na dzieciach, które są o tyle wdzięcznym elementem związanym z badań, bo, bo jakby jesteś w stanie w stosunku do nich odciąć całą masę, jakby nie wiem, przekonań, mas, masę właśnie czynników środowiskowych, które później zmodyfikują sposób, w jaki oni myślą, myślą za sprawą, właśnie nie wiem, kolegów i, i on często je łapie na wczesnym etapie. nie 7-8-letnie dzieci sprawdza, jak one się uczą, na przykład. Ale to wszystko porównuje. Z badaniami na, na, na także innych grupach. I on kiedyś doszedł do wniosku, że w ponad 80%, z tego co pamiętam, to był taki współczynnik na 83%, że ludzie na całym świecie, trochę niezależnie od szerokości geograficznej, uczą się w ten sam sposób. To znaczy, że jak na przykład mają egzamin w piątek, to w okolicach dwu, trzech, dwóch, trzech dni um, Przeczytają sobie ten materiał, który mają tam do, 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 do uczenia się. W społeczeństwach zachodnich, jak, jak zauważono w paru badaniach, często to jest związane z jakimś elementem. Hmm... Na przykład podkreślenia czegoś, highlightowania. Od razu mówię taki spoiler alert, ale że, że to nie jest dobra metoda zapamiętywania informacji. Właśnie wspomniany przeze mnie John Danlowski to pięknie kiedyś zbadał, że, że to jest taki rodzaj oszukiwania się, że to jest taka informacja, która jest ważna, i ja ją kiedyś zapamiętam. To jest taki jakby element, który, który też trochę rozleniwia nasz mózg, bo nie nakazuje mu zapamiętać tej informacji tu i teraz, tylko jakby ją odracza. Mhm. Natomiast, no, powiedzmy, w tym cyklu się zdarzy to, że ktoś tam właśnie coś tam pokoloruje, podkreśli i w takim planie maksimum zdaniem ma będzie tak, że on jeszcze na dzień przed tym egzaminem sobie powtórzy te notatki, zwracając szczególną uwagę właśnie na te podkreślenie czy highlight. I kiedy ja sobie o tym myślę, to to jest Dokładnie mój sposób, jaki ja się uczyłem. Nie? Tylko, że ja nie robiłem tych highlightów, bo to było za, za dużo, już, tak jakby. już Piątkowi uczniowie być może tak robili. Natomiast y, to jest dokładnie sytuacja, w której mamy raz zapoznaliśmy się z tym materiałem, drugi raz i czasami to tak wygląda, jakby popatrzeć na takiego ucznia, że on tak trochę wygląda jak taki średniowieczny mnich. Nie? Że On się tak kiwa głową i tak mówi, to, to jakby, jakby się modlił. Y, bo on po prostu powtarza sobie w głowie te, 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 te tezy, które tam są. Więc absolutna większo, większa część metod zapamiętywania informacji jest badana w kontrze do tej metody. I w momencie, w którym weźmiesz sobie pod uwagę cokolwiek nowoczesnego, działającego na przykład, które, które ja stosuję, dzięki czemu jestem w stanie zapamiętać te, te właśnie fakty, o których wspominasz, to no jakby pierwszym założeniem jest to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której. Z tego się składa Twój sposób uczenia się, dlatego że wielu też osobom się wydaje, i to niestety też pomstuje w naszej kulturze, że im więcej razy to powtórzysz, tym po pierwsze jest to szlachetniejsze, a po drugie jest to skuteczniejsze. Są z, to, są z tym związane mity 10 tysięcy godzin, że żeby tam zdobyć mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, potrzebujesz 10 tysięcy godzin, zrobić czegoś tam, robić to jakby wytrwale do momentu, w którym to się zdarzy powtórzyć. To na przykład w sporcie się też mieści. Mhm. Niektórzy mówią o tym, że tam wiesz, forehand musisz 10 tysięcy Wykonać po to, żeby tak, tak było. Też są badania i przykłady, i anegdotyczne dowody, i, i, i dobre badania, które pokazują, że to, że to nie jest dobry sposób, ale, mm, ale, ale je, jeśli zwiększasz intensywność tego powtarzania, to doprowadzasz do czegoś, co kiedyś Robert Bjork z Uniwersytetu Kalifornijskiego opisał jako iluzja wiedzy. On, ona jest stosunkowo łatwo mm, sprawdzalna i być może ktoś, kto tego słucha, tego doświadczył, nie wiem, czy tak miałeś, że na przykład uczyłeś się czegoś do egzaminu i tak bardzo dobrze znałeś te materiały, które, które czytasz, że gdybym cię poprosił o to, żebyś zamknął oczy i mi na kartce wskazał, gdzie jest napisana dana informacja, to byś to zrobił. Mhm. Bo, bo, bo tak dobrze to znasz. Um, i, i, I właśnie ta iluzja wiedzy leży w tym, że za jakiś czas nie dość, że nie będziesz pamiętał o tym, gdzie to było napisane na tej kartce, to nie będziesz jeszcze pamiętał, co tam było napisane. Bo to jest właśnie dokładnie powód, dla którego my tak mało pamiętamy ze szkoły. Bo to jest właśnie w tym zawarte. I, 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 i co jest o tyle interesujące, to to, to, to Przekonanie o tym, że to zrobisz wiele razy i to zadziała. Jednym z takich najbardziej szokujących badań w psychologii kognitywnej było badanie profesora M. Starotkopfa, który udowodnił, że niezależnie od tego, czy na przykład weźmiesz jakiś tekst, materiał śródłowy i przeczytasz go sobie dwa razy czy cztery razy, to Twój wynik na egzaminie będzie identyczny. Natomiast no, wiesz, w momencie, w którym my mówimy o dwóch albo czterech razach. No to, to jest fundamentalna różnica czasowa. I druga sprawa jest jeszcze też o tyle y, ważna, że trzeba mieć świadomość tego, że uczenie się to jest pewnego rodzaju koszt, który ty ponosisz. To jest koszt czasowy, koszt zaangażowania i koszt Twojej energii. Y, no nie wiem, jak Ty, ale ja pamiętam takie momenty, kiedy, kiedy zasypiałem nad książkami, no bo, bo chciałem coś opanować, i to, i to nie jest przyjemna sprawa. Ona niestety też później kończy się tym, że my mamy negatywną neuroasocjację z procesem uczenia się, niestety. Nie? To jest tak, że wiesz. Y, nie chcę tego robić, bo po prostu umieram, jak to robię. Dokładnie tak. Nie? Jak, jak, jak słyszy ktoś od rodziców idź się pouczyć, nie? to to osoba myśli, okej, okay, to tak jakby tam sędzia w ZSRR mówił 25 lat łagru, nie? To, to jest tak podobny entuzjazm, nie? To ty z tym z, więc, więc, więc mniej więcej to tak samo wychodzi. Więc, więc przede wszystkim... Jakby trochę długo odpowiadając na twoje pytanie, ja się tak nie uczę. Gdybym się tak uczył, bym tych rzeczy nie pamiętał. Nie? I, i, I niezależnie od tego, jak długo bym to robił, e, my akurat też mamy niestety w kulturze tendencję do przypisywania pewnego rodzaju szlachetności długiemu procesowi uczenia się. Jak ktoś mnie pyta, czy ja się uczyłem języka niemieckiego, to ja bym powiedział tak, ja się uczyłem go 11 lat. No i co przez te 11 lat umiesz? No ja umiem perfekcyjnie powiedzieć zdanie, es tut mir leidlich Nie, To jest zdanie, które jest jedynym zdaniem w języku niemieckim, które umiem powiedzieć od początku do końca. Ja 7 lat się uczyłem, jak to się no, więc, nic nie pamiętam. No dokładnie, więc, 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 więc właśnie o tym mówimy. I teraz w kontrze do tego stoją te metody zapamiętywania informacji, które, co ciekawe, w ogromnej mierze powstały dla tak zwanych trudnych uczniów. I, um, i to właśnie były, były osoby z zaburzeniami uwagi, z deficytami. Są ośrodki badawcze, Uniwersytet Stanowy w Kent też między innymi to robi, które badają te metody zapamiętywania informacji nowoczesne na osobę, osobami z deficytami układu nerwowego demencja starcza, nawet choroba Alzheimera. To są takie rzeczy, które, które y, są wymierzone w tę grupę. Ale na pewnym etapie ktoś doszedł do wniosku hmm, jak to tak działa dobrze, to bardzo możliwe, że to będzie też nieźle funkcjonowało w ramach tak zwanych normalnych uczniów. Nie? I to jest rzecz, która była dla wielu osób szokiem, dla wielu osób jest nieznaną informacją do dzisiaj, że to są metody takie, które w założeniu zamiast kolejnego zapoznania się z tym materiałem. Pani profesor Maria Jagodzińska z Uniwersytetu Warszawskiego ładnie to chyba, wydaje mi się, że to ona, ale przynajmniej ja jej to przepisuję, przetłumaczyła na, 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 na polski, mówiąc o powtarzaniu podtrzymującym. Czyli to jest taka sytuacja, taka, że ty. Powtarzasz jakąś informację po to, żeby... Żeby ona podtrzymała się w Twojej pamięci, jakby zanim ją przeniesiesz do pamięci długotrwałej, to tak trochę można porównać do sytuacji takiej, że jak ktoś ci dyktuje numer telefonu albo ci mówi, a ty chcesz go zapamiętać, zanim go napiszesz na kartę, to sobie go powtarzasz cały czas, żeby on ci nie uciekł. Nie? To trochę yy, 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 troche, troche tak anegdotycznie można, można o, tym, o tym tak powiedzieć. Yy, to w momencie, w którym yy, myślisz sobie o, 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 tym, o tym na przykład drugiej sesji zapamiętywania informacji, to ja już nigdy w życiu nie zrobię czegoś takiego, że Przeczytam o niej na przykład z tego materiału źródłowego. Nie? Użyję jakiejś metody, którą lubię, która na mnie dobrze działa, bo na przykład się dobrze przebadała, ale u mnie się sprowadza nieźle. Ona, u mnie na przykład fenomenalnie działa metoda, którą ja nazywam metodą nauczyciela, czyli sytuacja, w której ja wezmę tę informację, którą się uczyłem, i o niej komuś powiem. Albo powiem o niej samemu sobie za jakiś czas. I to jest na przykład działa na takiej zasadzie, że jak ja czytam jakiś materiał źródłowy, to ja wiem, że ja go raz przeczytam. I już go do niego nigdy nie wrócę, bo mi szkona na to czasu. Ale na przykład za dwa dni. Jeśli chcę zapamiętać, to ja go powiem sobie na przykład, tak jakbym robił lekcje nieistniejącym ludziom, albo powiem mojej żonie, albo komukolwiek innemu. Czyli w domu ją po prostu powtórzysz? Tak. Na głos? Tak. Jest takie bardzo dobre badanie na, na, na kanadyjskich uczelniach, na, na, jednej z kanadyjskich uczelni medycznych. Na, mogę cię, mogę cię to zatrzymać na chwilę? Pewnie, Czyli jak, nie... jak często powtarzasz w takim razie takie rzeczy, które zapamiętujesz w domu, tak sam do siebie? To zależy. Bardzo niestety muszę uzyskać odpowiedź takim, takim typowo prawniczym y y żargonem. To zależy od materii tej informacji i od tego, jak bardzo dużo wysiłku mi jest potrzebne do tego, żeby ją zapamiętać. Nie pytam, nie? Nie pytam jak często musisz powtórzyć konkretną informację. Pytam, jak często robisz to w ogóle z jakąkolwiek informacją, czyli na przykład codziennie. A, y jest to związane z zupełnie jeszcze nowym wątkiem, dlatego, że jak się trochę zas zastanowiłem, że ja to robię systemowo. To znaczy, w ramach czegoś takiego, co. Ja zawsze to tak nazywam, a jednocześnie nienawidzę tego określenia. E, siłowni umysłowej. Ja robię coś takiego, że dwa razy w tygodniu, czasami nawet częściej mi się rozdarzało robić, teraz to tak nie, nie zdarza się częściej niż dwa razy w tygodniu. Ja mam ze sobą, sam na sam trochę, taką praktykę, która w dużej mierze polega na. Systemowym uczeniu się dla podtrzymania świeżości układu nerwowego. Czyli to jest sytuacja taka, że w ramach takiej sesji, która trwa mniej więcej 25 minut, ja mm, robię coś takiego, że z jednej strony eksponuję się na daną informację, czyli ją na przykład poznaję. Nie? Dl dlaczego ja używam takiego stwierdzenia? Ono no, no, jest stwierdzeniem, które się pojawia we wszystkich pracach badawczych, ale w niektórych się pojawia, że nam się bardzo często wydaje, że coś, co jest uczeniem się. A właśnie inaczej, to jest coś, co się jest w rzeczywistości eksponowaniem na informacje, jest uczeniem się. Takim klasycznym przykładem jest szkoła. Nam się wydaje, że w momencie, w którym my chodziliśmy na lekcje, albo jak teraz chodzą dzieci na lekcje w szkole, to one się tam uczą. Sama w sobie nazwa nauczyciel trochę to implikuje, nie? Ktoś, to nauczy te dzieci tego. To nie jest prawda, to się nie powinno nazywać nauczyciel. Moja mama... Wykładowca. Wykładowca ładniej zdecydowanie, nie? Ja na przykład lubię stwierdzenie prezenter wiedzy. Bo to jest dokładnie to, ktoś prezentuje informacje, natomiast to, czym my się nauczymy, leży po naszej stronie. Wydaje mi się, że to jest rzecz, o której się nadal mówi zdecydowanie zbyt rzadko. Bo ja na przykład, kiedy podsumowuję swój system edukacji masę, przez długi czas tak robiłem, to mówiłem tak, że na przykład jestem słaby z fizyki ze względu na to, że ktoś nie potrafił do mnie dotrzeć, nie? Miałem słabego nauczyciela. Tak, miałem słabego nauczyciela. No, nie, 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 moment, moment. Po pierwsze nie miałem słabego nauczyciela, tylko to była yy, absolutna wymówka, a po drugie no, no, no to, to, zupełnie gdzieś indziej leży. Oczywiście my możemy mówić w skali szerszej o tym, czy ktoś jest w stanie cię zarazić entuzjazmem do własnego yy, tematu, yy, ale tak naprawdę znowu jakbym miał, miał sięgnąć tak trochę do, yy, do, 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 do źródeł, to jakby skala entuzjazmu względem dziedziny wiedzy nie ma aż tak dużego wpływu na zapamiętywanie informacji, jak nam się wydaje. Bo my możemy to wrzucić w własną, w bardzo łatwą em, taką, taką wymówkę pod tytułem: No, w szkole się tam uczę masy bezużytecznych rzeczy, jak długość ciała pantofelka, tam przebieg wojen persko-greckich, to są bezsensowne informacje nużące, one się w ogóle mi nie przydają i dlatego nie pamiętam. Okej, okay, fajnie. Czy. Mm, Przydatną informacją jest słówko w języku obcym, nie? No, no jest. A mimo wszystko my też y, ten proces zapominania słówek i, i długości ciała pantofelka w ogromnej mierze będzie wyglądał tak samo. To już w XIX wieku y, było badane na taki, nie, zapamiętywanie ciągów bezsensownych słów. Niemieccy badacze w tym zwłaszcza, zwłaszcza y, przodowali. W każdym razie y, wracając trochę do, 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 do sedna tego wszystkiego, to jest to, że, że, że w momencie, w tym ty rozumiesz, że twój mózg potrzebuje inaczej przepakować tę informację, którą, którą się dowiedział, czyli, czyli na którą się wyeksponował. Ja, ja, ja dlatego, dlatego zwracam uwagę na, na to tak bardzo, bo, bo wiele osób na przykład mówi, no jasne, ja mam cały czas świeżość umysłu, bo ja czytam książki, oglądam filmy dokumentalne. mówię, okej, okay, jasne, ale to nie jest uczenie się, to jest eksponowanie się na wiele informacji. Więc ja w ramach takiej 25-minutowej sesji powiedzmy przez 10 minut się eksponuję na jakąś informację. I to jest rzecz, yy, która o tyle jest dla mnie Interesujące, że ja jej nie traktuję utilitarnie. Ona nie jest ważna, żeby, żeby ona mnie do czegoś prowadziła. Czyli ja się na przykład nie uczę rzeczy, które są mi potrzebne. Ja się uczę rzeczy, które wydają mi się błahe, wydają mi się ciekawe. Nie wiem, geografia światowa, geopolityka to są rzeczy, których ja nie wykorzystam na co dzień, nie? bo one nie należą do mojej, mojej, mojej domeny. Ale, ale w momencie, w którym nie wiem, właśnie słucham wykładu profesora Szewki, to myślę sobie tak, mi jest szkoda mm, e, nie zapamiętać tej informacji. W związku z tym to, co ja zrobię w ciągu tych kolejnych 15 minut, to ja spróbuję sobie przetworzyć tę informację, czyli użyję jakiejś metody. Czyli zrozumieć ją. Zrozumiem ją i ją przepakuję w taki sposób, że na przykład, właśnie opowiem o niej komuś innemu swoimi Albo, słowami swoimi słowami. Albo to, co zrobię, i co regularnie mi się zdarza, ja sam sobie opowiem o informacji, którą. Przez, poznałem na takiej sesji, ale tydzień wcześniej, albo trzy dni wcześniej. I, I dam sobie czas na to, żeby zapomnieć po to, żeby spróbować wyciągnąć to z w pamięci. Bo to wyciąganie z odmentów w pamięci to jest w rzeczywistości ten proces uczenia się, otłuszczania połączeń nerwowych. Nie? Więc to jest, to jest taka rzecz, która, która jest taką stałą, praktyką. Więc, więc, więc I to jest taka rzecz, która. Jest cały czas być może w takich, takich testach klinicznych, w badaniach. To nie jest jakaś taka rzecz, którą ja mógłbym Ci teraz włożyć w formę czegoś takiego, że jeśli Ty to będziesz robił 30 minut w tygodniu, to znaczy się że stanie dokładnie to. No nie, my mamy masę takich dowodów na to wrażeniowych na tym etapie. Nie? że Na przykład ja lepiej pamiętam imiona i nazwiska, lepiej pamiętam mm, na przykład to, gdzie zostawiłem klucze. Nie? To są prozaiczne sprawy, ale pewnego rodzaju takim drogowskazem jest dla mnie to, że kiedy ja w ogóle zacząłem się zajmować już lata temu tymi nowoczesnymi metodami zapamiętywania informacji, ja byłem nimi zafascynowany, ale znowu podszedłem do tego, że ja w nie nie wierzę i, i pomyślałem sobie, że ok, jeśli one są w stanie nauczyć mnie dowolnej tam umiejętności w krótkim czasie i tak właśnie został zrobiony ten eksperyment z wylosowaniem języka szwedzkiego do nauczenia się w pół roku to, yy, i, i to zadziała do tego, to, to znaczy, że, że to jest okej, okay, że ja w to uwierzę, mimo że istnieją dowody naukowe na ten temat. I to, co było dla mnie bardzo ciekawe, to jest to, że w momencie, w którym ja zdawałem ten egzamin na tej szwedzkiej uczelni z oddziałem w Gdańsku, to było dokładnie Folks i czyli na Uniwersytecie Ludowym w Göteborgu, to, to ja nigdy w życiu nie mówiłem lepiej po angielsku, niż wtedy, kiedy mówiłem tak dobrze po szwedzku, bo, bo, bo to jest pewnego rodzaju właśnie rozpędzenie tego układu nerwowego. My to rozumiemy fizycznie, nie? Osoba, która ćwiczy, nie ma problemu z wejściem po schodach. Ale by jednocześnie była u mnie Aneta Brzezicka, która mówiła, że uczenie się funkcji A nie przekłada się na funkcję B. Tak. I to, oni to badali. Właśnie ona dokładnie, ja jej mówiłem, że praca nad dyscypliną w jednym zakresie będzie pomagała, że będziesz bardziej zdyscyplinowany w drugim zakresie. I ona powiedziała, według ich badań to tak nie działa. Nie działa absolutnie tak, jakby jeden do jeden. Ja to o tym zawsze tłumacząc to używam takiego przykładu, że nie da się nauczyć pływać podlewając trawnik. I to jest taka rzecz, z którą się absolutnie zgadzam. Nie zmienia to jednak faktu, że dla mnie w momencie, w którym ja mm, nieustannie otaczam się nowymi informacjami yy, i próbuję znajdować zależności pomiędzy tymi informacjami, to też widzę, że jakby moje Zdolność kojarzenia jest dużo większa niż wtedy, kiedy, um, kiedy, kiedy po prostu tego nie mam. I to jest znowu sytuacja taka, w której możemy powiedzieć: OK, być może na bardzo dużej grupie środowiskowej, dlatego właśnie o tym powiedziałem z taką ostrożnością, że to nie jest tak, że ja ci powiem, że ta praktyka, którą ja robię, ona ci właśnie da to, nie? Bo, 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 bo nie ma takich badań, które by jednoznacznie coś takiego stwierdziły. Ale coś, co ja nazywam właśnie tą taką siłownią umysłową, nieudolnie być może, powoduje, że ja cały czas tak, jakby się trochę czuję w gazie, nie? czyli ja. Ja, ja cały czas robię coś takiego, że w tej konkretnej dziedzinie, która jest mi potrzebna, na przykład taką, którą się zajmuję, ja sobie przypominam o tych badaniach, mówię, próbuję znaleźć. ok, sobie na przykład myślę, tak, czytałem tam profesor, pracę profesora Bjorka, to się zastanawiam, czy ona się nie zmieniła od tego czasu. Nie? Czyli tam na przykład robię taką metodę, którą, którą w książce opisuje jako metodę ciekawskiego dziecka, czyli zadaję pytania do czegoś, co już wiem. Yy, i, I w zakresie tego, każde taki, takie zanurzenie się w tym temacie, pozwala mi na to, żeby odświeżyć te informacje i znowu je troszeczkę inaczej przepakować, nie? Więc to jest w takim zakresie. W momencie oczywiście, w którym, którym można by było powiedzieć tak, że mm, o, to można by było tak wytłumaczyć tę tą, tą sprawę, o której powiedziałem, szwedzko-angielską, że wiesz, języki germańskie mają podobną strukturę, nie? I to jest rzecz taka, że jeśli ja dobrze znam czas zaprzeszły w języku szwedzkim i go dobrze rozumiem, to mi łatwiej jest to przełożyć do języka angielskiego, bo to jest podobna struktura. Ona mi nie zagwarantuje to, że będę geniuszem z matematyki nagle... I, i, I absolutnie się zgadzam pod tym względem. Dlatego, m, dlatego ta nazwa siłownia umysłowa jest w ogóle nietrafiona. Tak, właśnie że, o to miałem pytać. Tak, że, że mózg to nie jest mięsień, który, który nie wiem, tam, urośnie fizycznie, że jak ja urosnę. Znaczy, on rośnie dosłownie fizycznie. No, bo opu, jest neuroplastyczny, opu... prawda? Mhm. Więc, więc jasne, ale, ale właśnie fakt, że ja na przykład, nie wiem, jestem świetny z języków obcych, nie sprawi, że ja mam na przykład genialną pamięć w innym, w innym, w innym elemencie. Ale, ale fakt, że ja nieustannie. sprawi. I mu nauka języków jest jednym z najlepszych sposobów na poprawianie. Pamięci roboczej. Więc jeśli poprawiasz pamięć roboczą, to jednocześnie będziesz dużo twoja pamięć robocza powinna dużo lepiej funkcjonować w innych obszarach, co jest w kontrze do tych badań ancybrzydzkich, z, którym, z którymi się swoją drogą nie, nie zgadzam. No widzisz, to jest rzecz taka, która znowu jest pewnego rodzaju też pewnie obstawieniem jakiegoś konia, no bo tak jak w przypadku motywacji też są badania, które się wzajemnie wykluczają. Natomiast mi bardziej chodziło o to, kiedy mówię o tym, o tym że to nie jest jak mięśnie jako coś takiego, co, co, co da ci pewną gwarancję tego, że na przykład właśnie kompetencja w jakiejś w jednej określonej dziedzinie, automatycznie ci otwiera drogę do tego, żeby być geniuszem z czegoś zupełnie innego. Nie? Natomiast na pewno jest tak, że my wiemy o tym a propos tego, tego rośnięcia, o którym powiedziałeś, fizycznego, że to tak się odbywa, że w momencie, w którym mamy do czynienia z bardzo intensywnym procesem, bo powiedziałeś o pamięci roboczej, dokładnie, ja bym powiedział, że to jest sytuacja taka, w której ty przenosisz sprawnie i systemowo informacje, z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, e, za co będzie odpowiadał hipokamp, e, no to ten hipokamp czysto fizycznie urośnie. Nie? Są takie badania z Uniwersytetu Londyńskiego, z pani profesor Eleanor El 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 Maguire to badała na londyńskich taksówkarzach. I ona, ona faktycznie doszła do wniosku, że, że w momencie, w którym masz tak bardzo intensywny. No, tryb przenoszenia informacji dotyczących ulic, rozkładu ulic, wzajemnych zależności itd., to to musi od, od zostać odzwierciedlone w fizycznej budowie hipokampu. Nie? I, i, I prowadziła badania bardzo ciekawe na ten temat, więc... więc Widzisz, no, to, 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 jest, to jest, o, o czym o tym wspominam, dlatego tak cały czas mówię z, takim, z taką ostrożnością, że u mnie się to dobrze sprawdza. Nie, że ta, że ta na przykład metoda nauczyciela u mnie działa bardzo dobrze, ale znam też ludzi, dla których metoda nauczyciela jest paraliżująco niedobra. Yy, ja mogę przywoływać badania z kanadyjskich uczelni medycznych, mówiących o tym, że oni tam sobie powtarzają ten materiał, sami sobie robią wykłady i, cio, i to działa i się ładnie bada, jasne. Ale są na przykład ludzie, którzy mają bardzo duży problem z tym, żeby w ogóle wypowiadać swoje myśli, a już już paraliżuje ich sytuacja, w której mieliby o tym opowiedzieć komuś innemu. I to nie będzie dla nich dobra metoda zapamiętywania informacji. Dlatego zapytałem cię o pseudokołczowe rady, bo to jest sketchy temat właśnie z uwagi mm. na to, że to nie na wszystkich działa. I na jednych nawet te sketchy rady od różnych dziwnych pseudokołczów po prostu będą działały. Tak samo jak ta wizualizacja. Po prostu jeśli ktoś jest dobrze zbudowany wewnętrznie, dorzuci sobie do tego tę wizualizację i działa. Jednocześnie jak ktoś jest źle zbudowany wewnętrznie, nie ma tej wewnętrznej motywacji i tego sensu, to będzie działało dla niego... Niekorzystnie. To prawda. Myślę, że też osobną dziedziną byłoby to, żeby określić te. Te typy tych osobowości, które by miały. Ym, i, I pewnie ty też nie działa zero-jedynkowo, no bo właśnie tak za dużo elementów ma wpływ na to. Nie? Badałeś sobie typy osobowości? Chyba kiedyś tak. To są te takie typy, że. od yy... coś tam, coś tam. A, tak, tak, tam. Tak, tak, Architekt, tak, tak, logiki i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. tak I yy, to są. Kurczę, nie, nie pamiętam, ja teraz myślę o teście galupa. To, nie to, jest to, to jest to samo. Tak, to, to jest, jest okay. to samo. Yy, wydawało mi się, że to jest jakiś, jakaś taka rzecz, którą kiedyś miał jakiś taki ośrodek badawczy w Polsce robił, ale nawet nie pamiętam wyników, więc. Więc nie przejęłaby się tym jakoś szczególnie. Um, jedna rzecz, która mnie zainteresowała, było dużo rzeczy, które mnie zainteresowały. Jedna rzecz, która mnie zainteresowała wyjątkowo, to powiedziałeś, że gdybyś wiedział o sobie to, co wiesz teraz, to nie poszedłbyś tą samą drogą drugi raz. I co to, to było dla mnie takie, what? Jak, jak Z reguły ludzie mówią tak, że niczego nie żałują, że drugi raz poszliby tą samą drogą. Natomiast ty, na podstawie tego, jak się zmieniałeś z, z czasem i ile czasu na początku pracowałeś i ile pracujesz teraz, to powiedziałeś, że nie poszedłbyś drugi raz tą samą drogą. No na pewno nie poszedłbym tą pseudo Coachingową drogą, bo wydaje mi się, że z jednej strony bardzo sobie cenię to, że przez fakt moich doświadczeń. Yy... No, te, te doświadczenia były tak bardzo negatywne, że chciałem znaleźć kontrę dla tych doświadczeń i w związku z tym nauczyłem się tego wszystkiego, co wiem o tej branży pseudo-coachingowej i, 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 i trochę zacząłem czytać o metodach, które jednak są weryfikowalne, ale z drugiej strony, no mówiąc zupełnie uczciwie, wolałbym przeczytać o tym w książce kogoś na ten temat i, i, i te, takiej osobie, której ufam, albo która się powołuje na, na ośrodki badawcze, której ufam. No wiesz, to jest troszeczkę takie, że która jest związana z zasadą, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Ja nie wiem, czy ja wierzę w tę zasadę. To znaczy, ja rozumiem oczywiście, że to ma, ma znaczenie, że, że, że ta suma doświadczeń spowodowała, że być może, nie wiem, ja bardziej wierzę w te metody, albo, albo no, no, no nie wiem, cokolwiek, co, co być może z tym jest powiązane, ale, ale chyba wolałbym przeczytać od początku od ludzi mądrzejszych ode mnie rzeczy, które bym zaufał i bym powiedział, okej, okay, no to rzeczywiście one się u mnie sprawdzają, w związku z tym od Ci nam całą masę tych negatywnych doświadczeń, wydaje mi się, że to tak radykalnie być może zabrzmiało w zakresie tego, że wiesz, to była bardzo długa część mojego życia, to nie był miesiąc, nie? nie było pół roku, to trwało lata. Kiedy ja byłem w takiej pułapce tego, tego pseudo-coachingowego całego biznesu. Ja o nim ja tak troszeczkę mówię mało, tak biorąc pod uwagę, że mam takie PTSD, jednak mimo wszystko wynikające z, z, z tego podejścia. I, um, ale wolałbym tego pewnie nie mieć w życiu niż mieć, o tak. PTSD z jakiego powodu? Hmm, na przykład, wiesz, to u mnie jest związane z tym, że, że jak ja słusz, słucham, słucha, słucham o tym, że jak ktoś mówi, że na przykład na jego. Studiach było fajnie, bo poznał jakichś znajomych, były imprezy, i to było super. No to u mnie tego nie było. Dlatego, że ja od pierwszego roku studiów natknąłem się na te wszystkie rzeczy, i ja od pierwszego roku studiów pracowałem. I to bardzo intensywnie pracowałem. W związku z tym ja nie zaznałem całej masy tych rzeczy i, i Ale i trochę tam, ci, tam ci ludzie, którzy byli na studiach, oni teraz na ciebie patrzą i mówią, ten radek Kotarski. Kurde, że ja na tych studiach na tej imprezy. <laughs> <laughs> Możliwe, ale kurczę, no nie wiem, dalej wiesz. To no to, jest, to jest też pewnie powiązane z tym, że, że trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona, ale, 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 ale nie wiem. To, to, to jest tak trochę bezradnie rozkładał ręce. Aha. Um, no to jest ciekawe, że w, takim, że w ten sposób do tego podchodzisz. Mi się wydaje, że właśnie miałeś niesamowitą drogę i to, że możesz teraz o tym w taki sposób opowiadać i że masz na to swoje własne doświadczenia, że to nie jest tak, że właśnie przeczytałeś to w jednej książce, bo gdybyś przeczytał to w jednej książce, to ja bym ci na przykład nie uwierzył, bo wiedziałem, w której książce o tym przeczytałeś. Że, ok, dobra, gościu mi cytuję rzeczy, które tak. tam przeczytał. No to z własnych doświadczeń, to jest zupełnie inna sprawa. I to jest niesamowite, że zrobiłeś taką drogę, no i jednocześnie możesz teraz w taki fajny sposób o tym, tak autentycznie o tym opowiadać. No, cieszę się rzeczywiście, że, że to się może zwłaszcza komuś przydać i to jest super, bo, bo wiesz, no, to też jest pewnego rodzaju motywacja zewnętrzna w momencie, w którym odbierasz maile, a u mnie faktycznie nie ma takiego tygodnia, żeby ktoś nie napisał czegoś na temat jednej z tych książek, że one coś tam zmieniły. I czasami to są rzeczy prozaiczne, jak to, że na przykład ktoś lepiej zdał maturę. Subiektywnie, no bo, bo trudno powiedzieć, jakby znał maturę bez tych z, y, metod zapamiętywania informacji, albo, albo na przykład lubię bardzo informacje, i, i paradoksalnie tego jest cały czas bardzo dużo, że ktoś mówi o tym, że rzucił toksyczne miejsce pracy. Ja o, w tej książce o tym wprost mówię. Yy, I ja wiem, że wielu innych specjalistów też o tym wspomina. Yy, ja nie jestem specjalistą, ja jestem tak jak mówię, popularyzatorem tych specjalistów, ale, ale nie słuchałem rozmowy Wojciecha Helbergera u ciebie, on też mówił o tym, jak destruktywnie działa środowisko toksyczne. Pracy I, i, i znowu mamy masę badań na ten temat. I, i znowu, czysto racjonalnie. Możesz sobie dookoła tych rzeczy posłuchać, poopowiadać, ale czasami jak, jak słuchasz o relacji człowieka, który pracował w toksycznym miejscu pracy, to zaczynasz mu trochę bardziej ufać, bo on ma podobne dzieli problemy jak ty. Nie? I, I to jest trochę tak, że o, wow, ta książka jest o mnie, a na końcu tego, tego czegoś jest informacja mówiąca na przykład o tym, że, że, że to było dobrze, żeby coś takiego zostawić. Dlatego, że my też niestety mamy taką bardzo dużą tendencję do. Przeceniania informacji merytorycznych w ogóle. To znaczy, że nam się wydaje, yy, yy, tak myślę, że, że powszechnie nam się wydaje, że, że jesteśmy jednostkami racjonalnymi, które potrafią dobrze yy, tam rzeczywiście ro, rozsądzać wszystko. Ja wiem, że Anton Twerski i, i, i Daniel Kahneman za to zostali nagrodę Nobla, pokazują, że, że jest jednak rzeczywiście nieco inaczej, ale wiesz, yy, no yy, mimo wszystko, jak ja jak komuś bym opowiedział historię, że, okej, okay, no to jest trochę. Tak jakbyśmy wyszli tutaj przed twój budynek i, i podeszlibyśmy do ludzi, którzy tam palą y, y, tutaj przed rowcem naprzeciwko i byśmy do nich przyszli i powiedzieli: "Ej, słuchajcie, a bo wy w ogóle tutaj palicie y, papierosy i ciekawe, że palicie papierosy, nie, nie zdajecie sobie sprawy z tego, że wiesz, tam od 50 lat mamy bardzo dobre badania mówiące o tym, że tam palenie papierosów przy, mm, przyczynia się do kancerogenezy i, i w ogóle działa strasznie". No to jest bardzo mało by prawda, bo oni powiedzą: "O kurde, serio? Jakby niemożliwe". My nie wiedzieliśmy, nie widzieliśmy. gdyby ktoś nam powiedział o tych wynikach badań. Nie? I, I Najciekawsze jest to, że oni by to negatywnie odebrali. No, Odebraliby to tak, dlaczego przyjdzie nam zabawę, to na przykład, byśmy zapalić. To prawda, no, bo, no bo, bo gdzieś tam u nich dokonało się warunkowania, no, że z jednej strony mamy rak, rak płuc jest tutaj, a z drugiej strony, jak się bada ludzi e, i pyta się, dlaczego oni palą mimo wiedzy, bo, bo, bo przecież absolutna większość ludzi wie o tym, no, że to napisane na każdej y, tej paczce. Ja, ze zdjęciem, ja, ze że zdjęciem, że będzie nie trzeba było czytać. <laughs> to prawda. Więc ty wiesz, do czego to może prowadzić. Ale oni z drugiej strony na przykład na tej szali, na tej wadze kładą kwestię związaną z tym, że to jest przyjemna przerwa w pracy, albo to jest czas tylko dla mnie. Albo nie? że się fajnie wygląda. Tak, no to to są z papierosem się super wygląda. Ostatnio miałem, brałem udział w projekcie filmowym, gdzie, gdzie grałem rolę w tym filmie i. I widziałem siebie w papieros z papierosem po raz pierwszy w ogóle na, na ekranie i sobie wow, super, to jak to świetnie wygląda. Kurde, bo coś w ty... tym jest niestety, tak, niestety tak, tak, coś tak. tym jest. Ja pamiętam nieraz jak jakaś znajoma bądź znajomi mówili, że papierosy to jednak wszystko spoko, ale jak się wygląda z tym papierosem to To, jest z, z, no, z, to z, też z... jest wiesz, znowu rzecz, która jest, też się nieprzypadkowo wzięła, no bo jak sobie przypominamy tego cowboya z Malboro, który tam jechał przez prairie na tym białym koniu, no to tak. to wyglądało po prostu fenomenalnie. Mamy to wgrane przez filmy, no, tak. no bo oglądało się to właśnie, na, dlatego się myśli tak. pewnie o tym jak to wygląda, bo wiemy jak to wyglądało, bo w filmach ludzie palili papierosy. To prawda, to prawda. Czemu ty nie pijesz alkoholu? Mm, nie piję alkoholu, dlatego że mm, się boję. <laughs> Ze strachu się. Naprawdę, naprawdę to, to, to jest taki element, który chyba na to wpływa. Zawsze nie piłeś? Nie, ja nie piję teraz w kwietniu, będzie rok również. Okej, okay, dopiero zacząłeś. Tak. Stary, stary, ja byłem, wiesz, sędzią piwnym. Umiałem rozpoznawać piwa z zamkniętymi oczami. Robiliśmy takie testy kiedyś z kolegami sędziami piwnymi. No, to, to, to były też ciekawe rzeczy. Jak się zostaje sędzią piwnym? O, musisz zdać bardzo trudny egzamin. Znaczy, możesz. W Polsce zdać egzamin Polskiej Federacji PSPD, ale możesz też zdać międzynarodowy egzamin BJCP, który jest uważany w ogóle za jeden z najtrudniejszych egzaminów. A, je, a chyba był najtrudniejszym egzaminem, który ja zdawałem kiedykolwiek w swoim życiu. Czemu w ogóle go zdawałeś? Yy, świetne pytanie yy, Wiesz, to był taki rodzaj Znowu zajawki, który, który Gdzieś tam mi się udało podchwycić I który mnie na pewnym etapie zafascynował Bo zawsze mi się wydawało, że wiesz, sędziowanie piwa To jest sytuacja taka, że pan taki z takim brzuchem Siedzi na Oktoberfeście i pije i piwo I dobre Ale kozało się, że tak naprawdę to jest biologia i chemia nie? W którym musisz wyciągnąć poszczególne związki Chemiczne, które się Znajdują w, w piwie Nazwać je i, i określić Czy w tym konkretnym stylu piwnym to jest dobrze, że on istnieje, czy też nie. Na przykład, nie wiem, diacetyl, który jest związkiem chemicznym, który w smaku i w zapachu przypomina trochę taki popcorn z kina, nie? Chociaż ludzie, ludzie, róż, różni ludzie mają różne deskryptory tego. Niektórzy mówią, że to smakuje im jak masło. Albo taki właśnie, to jest maślany posmak. A mi, mi to zawsze pachniało i smakowało jak popcorn w kinie. Miałem wrażenie, że nawet na, na języku mi zostaje taki rodzaj Tłuszczo? tłuszczu z, z tego. I diacetyl jest generalnie raczej przy... Mm, tak przyjmowane jako coś, co jest wadą piwa. Coś tam uciekło na etapie procesu fermentacji, coś się ewidentnie nie zdarzyło. Ale jeśli znasz styl piw, znasz, masz cały przegląd tych wszystkich stylów, których jest bardzo dużo to jest kilkaset, z tego co pamiętam, z około 280 być może od tego czasu jest dużo więcej, kiedy, kiedy ja się tym zajmowałem to wiesz, że na przykład w pilznerze bohemskim, w takim klasycznym, w klasycznym czeskim pilznerze to jest do pewnego stopnia dobra cecha tego pilznera. I, 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 I sytuacja, w której ty oceniasz to piwo, ty zawsze musisz je ocenić w stylu tym konkretnym. Musisz po pierwsze znać bardzo dobrze, z czego ten styl się składa, na wielu różnych płaszczyznach. Smak, zapach, odczucie w ustach, wygląd, piana, to czy ta, jak ta piana zostaje na szklance, czy jest lacing, czy na przykład, czy ona spływa mocno, czy, czy ona zostaje właśnie tak, tak, no, tak, to, że taką koronkę, czy ona spływa. no Tego jest bardzo, bardzo dużo. To jest przepotężnie trudna wiedza i ten egzamin jest jednocześnie teoretyczny i praktyczny. I to, i, i to jest bardzo. Trudna rzecz. Więc ja byłem zafascynowany tym światem. Nie piłem nigdy tego piwa dużo, ale uwielbiałem smak piwa. I do dzisiaj go lubię. Później się trochę przerzuciłem na wina. Zacząłem też trochę kolekcjonować wina. No i teraz mam te piwniczki wypełnione rzeczami, które moi, no i moi znajomi są najbardziej zadowoleni z tej mojej kolekcji. Ale faktycznie po pierwsze, osoba, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, czyli dr Silczuk, powiem o nim z ogromnym szacunkiem w, taki, w takiej formie, y, który jest fenomenalnym polskim specjalistą w ogóle w dziedzinie uzależnień takiej twardej, naukowej, psychiatrycznej strony, to, to na pewno on miał na mnie ogromny wpływ, a z drugiej strony y, jeśli chodzi o, o, wiesz, takich amerykańskich y, głosicieli abstynencji y, związanych, nie wiem, z gośćmi programu, w programie Hubermana i, i tych wszystkich tych osób, no no, zdałem sobie sprawę z tego, że moja wiedza dotycząca alkoholu, jak, jak kiedyś się bardzo często mówiło o tych bezpiecznych dawkach, o tych umiarkowanych dawkach, one są właśnie istnie, Nie istnieje Nie istnieje coś takiego. No. Jakby każda dawka alkoholu jest trucizną, ale który jest efektem ubocznym tego całego procesu, też jest dla nas y, neurotoksyczny. No, 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 ja też na pewnym etapie jakby z jednej strony wiedzowo, można by było powiedzieć, do tego tematu podszedłem, ale z drugiej strony, jak sami, sami obaj wcześniej powiedzieliśmy, ta sama wiedza nie wystarczy dotycząca tych faktów, ale, ale fakt tego, że jak już masz tą wiedzę i zaczynasz siebie obserwować i widzisz, co się dzieje z tobą, po na przykład, wiesz, nawet dwóch kieliszkach tego alkoholu, z jaką głową się budzisz następnego dnia rano, to myślisz kurde, no, czy, czy, czy serio? I, i na taki moment, w którym pomyślałem, okej, okay, ja ograniczę znacznie picie tego alkoholu. E, ja nigdy dużo nie piłem, ja nigdy nie miałem problemu alkoholowego. Nie? To, to musiało być też bardzo widoczne w momencie, kiedy ty się uczyłeś, bo jeśli ci masz tak. ciężką głowę, to po prostu nie, nie przyswajasz informacji. Tak. Tak, tak, tak. tak. No to jest taka rzecz, która, która ma wpływ na ogromną, ogromnie dużą e, dziedzinę życia. E, I potem mm, rzeczywiście y, drugi element, o którym tutaj mówiliśmy, czyli właśnie taka autoobserwacja, autowgląd, y, ma, ma, ma ogromne znaczenie, bo właśnie jesteś w stanie sobie zobaczyć na te rzeczy. I ja, kiedy ja próbowałem radykalnie zredukować t, to, to, to picie tego alkoholu, to mm, zauważyłem, że to u mnie nie ma większej różnicy, że ja dalej piję, tak wiesz, e, dwa razy w tygodniu taki kieliszek na do obiadu, to też się u mnie niestety było związane z tym, że ja zawsze właśnie rozmawialiśmy o tym przed, przed naszym, naszą rozmową tutaj w podcaście że zawsze byłem skinny fat i, i to też się przyczyniało do tego, że kiedy pijesz w trakcie jedzenia, to mi się zawsze wydawało, że to wspomaga trawienie, nie jest to dokładnie proces odwrotny, no bo to organizm chce wyrzucić tą truciznę, nie? I, i, i to są takie rzeczy, które spowodowały, że ja pomyślałem kurde, no ja nie jestem w stanie ograniczyć tego alkoholu, no takie zasadzie, że ja go i tak w tygodniu wypiję, więc jeśli ja go nie chcę, to ja po prostu muszę podać do tego tematu radykalnie, i tak podszedłem. I czujesz się rzeczywiście lepiej? Zauważasz różnicę? Nie wiem, na ile to jest placebo, ale faktycznie zauważam różnicę. Tylko mój zasadniczy, niestety, ogromny problem i tragedia tego całego podejścia polega na tym, że ja w tym samym czasie zacząłem ćwiczyć. Więc nie wiem, czy ja się czuję dobrze dlatego, że ćwiczę, czy dlatego, że przestałem pić, ale na przykład nie wiem, zniknęło u mnie takie popołudniowe zmęczenie, nie? które miałem zawsze, takie food coma, zresztą w inaczej o tym piszę, że kiedy tam jest rozdział o chronotypach, o tym, że każdy z nas trochę działa inaczej, właśnie pisze o tym, że ja zawsze mam po obiedzie, ja już nic, mogę nic nie robić, dzisiaj ta książka już pod tym względem jest nieaktualna, bo ja już po południu daję radę bez najmniejszego problemu, kiedyś był z tym ogromny problem. Fajne jest to, jak pokazujesz, jak szybko się rozwijasz. Jak przygotowywałem się do tego podcastu, słuchałem Twojego podcastu z przed roku i w tamtym podcaście jeszcze nie mówi, bo powiedziałeś, że są dawki bezpieczne alkoholu. No, widzisz, Teraz no. i, i miałem zapisane sobie, żeby ci powiedzieć, że, tak. że nie są. Natomiast ty już Prawde, o tym wiesz, tak. bo cały czas się rozwijasz, cały czas doinwestowujesz w wiedzę. Ale to też jest sprawa, która się zmienia bardzo radykalnie. Właśnie właśnie w podcaście u doktora Silczuka po raz pierwszy chyba usłyszałem o tym badaniu, które jest w ogóle badaniem dość świeżym z 2022 roku. Taka ogromna brytyjska. Wielka próba, wieloletnia, na ludziach, którzy właśnie. Mm, no, i, i to, co dlaczego zaufałem temu badaniu. Po pierwsze, wiele lat, po, wiele, po drugie, ogromna liczba uczestników, ale badanie wymierzone w umiarkowanych użytkowników alkoholu. I to była ciekawa sprawa. Myślałem, wow, to jest o mnie. I, i wtedy się okazało, że to kurczę, no też wcale nie jest tak, że, 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 że oni się mają dobrze. Mm, i, i, I wiadomo, oczywiście, że my możemy mówić o tym, że są pewnego rodzaju elementy, które które wpływają na to dobrze. Na ten, w, tym, w tym takim powszechnym micie to jest właśnie działanie na układ krwionośny. Zawsze przy, 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 przywołuje ten francuski przykład. Jasne. Ale, ale, ale z drugiej strony o, bardzo. O tym, mnie... o tym mi też opowiadał, pamiętam jakiś doktor, że jednocześnie oni w, wykazali w tym badaniu, że to pozytywnie wpływa bodajże na układ trawienny albo na krążenie, ale powiedział, że jednocześnie nikt nie mówi o tym, że Markoś wątroby jest najbardziej Dokładnie tak, 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 tak. To jest to. A z drugiej strony, jeszcze usłyszałem, przy tym badaniu coś takiego, że to jest trochę tak, jakbyś ty się przeszedł, e, zrobił sobie intensywny marsz. To, to jest dokładnie to samo działanie w sensie w zakresie pobudzenia układu krwionośnego, nie więc, więc to jest taka rzecz, która, która u mnie bardzo dużo zmieniła. E, natomiast e, sprawa, o której e, trzeba by było powiedzieć, to jest to, że ja widzę, jak bardzo mocno zmienia się podejście ludzi do tego tematu. Ja, tak jak mówię, nie piję bardzo długo. No, chociaż niektórzy ludzie mówią, że łowik. No bardzo, jest... bardzo długo, ja nie piję 8 lat. Okej, okay. no to właśnie o tym mówię. No to dla ciebie to nie robi wrażenia. Natomiast. E, Ciekawe bardzo było dla mnie to, że zauważam, że być może jest to pewnego rodzaju trend, który się dzieje obecnie, ale na przykład rok temu zauważyłem, że ludzie w moim otoczeniu nie potrafili sobie z tym tematem poradzić. To znaczy... Z tym, że ty przestałeś mhm. pić. Bo na przykład przychodzę do nich na spotkanie i oni sami nie piją. A ja wiem, że oni lubią wino. Wiem, że oni w normalnych warunkach zawsze by pili. I oni nie piją tego wina, bo ja go nie piję. Ja mówię: Kurde, no serio, bez jaj. No to, jest, to nie jest rzecz taka, której ja od Was wymagam. I oni się musieli też nauczyć tej instrukcji obsługi. Że ich nie oceniasz. Tak, że ja ich nie oceniam, że ja się bawię z nimi tak samo dobrze. I naprawdę dla mnie to jest wszystko okej, okay, żeby, żeby oni nie pili tego, tego wina. Natomiast. Ym... Żeby pili to wino. Tak, 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 tak. tak. Yy, ale to się zmienia. Yy, I myślę, że im więcej osób trochę taką ma abstynencję albo częściową abstynencję, tym łatwiej społecznie jest to zaakceptować. Tak, coraz więcej osób yy, i też coraz więcej youtuberów z tego, co widzę, właśnie mówi o tym otwarcie, że nie pije alkoholu. Tak. Ja cały czas dostaję jakieś wiadomości, że Andrzej, Adrian Gorzycki nie pije, ja też nie piję i ludzie nami, mi jemu wysyłają właśnie wiadomości, że o, przez to, że słucham waszych podcastów też o, postawię. Super. No, to są super wiadomości. Fajnie, to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe, chociaż z drugiej strony znowu za żając to w naszej kulturze nadal wielu osobom się to wydaje dziwne jak się zadajesz pytanie jakbyś jak to jak, wiesz akurat fajnie moim zdaniem nie wiem czy masz taką samą o, o, obserwację że ludzie którzy nie piją alkoholu to jakby nie są do końca weganie. Nie? Jakby weganin od razu ci powie, że jest weganinem, jakby on najpierw wchodzi w informację, że z weganinem, potem dopiero wchodzi. Oczywiście nie generalizuje generalizuję wszyscy, ale moi znajomi, niektórzy weganie, ja już wiem, zanim oni wejdą, że oni są wegańscy. E, w przypadku ludzi, którzy nie piją alkoholu, to jest taki delikatna rzecz, o której się nie wspomina. Nie? To, to jest taka rzecz, o której zostaniesz zapytany, albo jak ktoś zapyta, czy chcesz się napić, to już nie, dzięki i tak dalej, to wtedy ewentualnie ten temat pada. I nadal żyjemy w takiej kulturze, w której ktoś. Mówi, że Ej, ja nie piję, a ktoś pyta, Jezu, nie pijesz, dlaczego? I to jest o tyle... Co się jest interes... sobą nie tak? Tak, jest nie tak? To, że, że wiesz, to się odnosi do alkoholu, ale jakbyś powiedział komuś, że ej, wiesz co, ja, ja, ja nie, 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 nie lubię musztardy, nie? To nikt się nie zapyta, ej, a, a dlaczego nie lubisz musztardy? Jakby to, coś się stało? <grym> ktoś cię natarł musztardą, jak byłeś mały? no, a, ale, ale mam wrażenie, że przynajmniej tak być może się sam pocieszam, że, że jest to coraz rzadsze. A u mnie to też było skorelowane w poje, z pojawianiem się w miejscach, w których ludzie piją alkohol. Ja też się po prostu przestałem pojawiać w miejscach, bo jedyne gdzie hmm. piłem, to piłem na imprezach. Jak przestałem okay. chodzić na imprezy, to nie musiałem pić, i ja też. Ja nie chodzę na imprezy dalej widzisz. No, i to jest na nie... trzeźwo? No? Nie męczą cię? Yy, różnie. Jest, plus jest taki, że jak wejdzie się na imprezę na trzeźwo, to to jest jednak to miejsce, które kojarzy z czuciem się w pewien sposób i to w pewien sposób aktywuje u ciebie takie luźniejsze samopoczucie. Natomiast to nie jest to samo, co po alkoholu. No, na pewno, na pewno, no bo to wiesz, na więcej jesteś sobie w stanie pozwolić, mówisz głośniej, i jest masa innych rzeczy, które, które, które się tam wydarzają po drodze, ale, ale faktycznie jest tak, że mm, ja mam wrażenie, że ja już chyba, to, to akurat się u mnie ładnie skorelowało z czymś takim, że mi tak trochę, wiesz, już z racji mojego PESEL-u trochę mniej rzeczy mnie obchodzi. Jakby nie, nie, nie czuję się już tak sztywny, jak byłem kiedyś, więc ja się już potrafię dobrze bawić bez takiej wewnętrznej blokady, którą mi odblokowywał alkohol. O tak. Um, jedną rzecz fajną też wysłuchałem w podcaście to to, że bywałeś na koncertach. E Damiana Podsiadło, Dawida podsiadło, podsiadło i obserwowałeś sobie to, co on robi i mówiłeś sobie, okej, okay, on rusza tysiące ludzi w ten sposób, co ja zrobię, żeby poruszyć mhm. w ten sposób ludzi i powiedziałeś, że się tego pozbyłeś. Tak. To jest dla mnie ciekawe. A no, chyba terapeutycznie nam nie zadziałał właśnie. No, dobre pytanie, z czym to jest związane. Niektórzy by powiedzieli, że to jest zazdrość, inni powiedzieli, że to jest jakaś taka, nie wiem, zdrowa rywalizacja czy cokolwiek takiego, ale, ale chyba to jest też powiązane z tym, że ja po prostu już trochę nie czuję, że muszę zadowolić wszystkich po pierwsze, to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo, bardzo problematyczna. Była dla mnie zawsze i zawsze mi zależało na tym, żeby mnie wszyscy lubili, I, i miałem tak od zawsze. Teraz już mam to gdzieś, ze względu na to, że mam też świadomość, że nie istnieje nawet nie korelacja, tylko taka kauzacja pomiędzy. Tym, co ja robię, a to, czy ktoś jest zadowolony, czy też nie. A kiedyś myślałem, że tak jest. No to jest <szerwy>, strasznie obciążające. Straszne, straszne, straszne. Więc to jest to jest ta pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że, że po pierwsze, właśnie nie muszę nikogo nic udowodnić, a po drugie, mam tak, że ja też mam świadomość, że to poczucie własnej wartości może być budowane na czymś innym niż zewnętrzne. Zewnętrzny splendor, który się dzieje dookoła. Myślę, że Dawid też jest świetnym przykładem pod tym względem, że może się wydawać, że na przykład ktoś, go, kto go nie zna, by powiedział, że jego może napędzać fakt, że on jest na takim koncercie to jest takie wielkie wydarzenie. Ja mam wrażenie, że jest dokładnie przeciwnie, że go to peszy. Mhm. To, co go napędza, to jest to, że on naprawdę robi śpiewać i komponować piosenki. I w ogóle jest, jest świetnym kompozytorem i muzykiem w ogóle. Ale. ale... I, i, i że to jest taka rzecz, która znowu to wszystko, to co się dzieje dookoła i ten stadion i tak dalej jest efektem ubocznym tej pracy. A ja chciałem, kiedy myślałem o tym w takich kategoriach, ja chciałem ten stadion. Ale ten, chciałem ten stadion to tak jakbym chciał to Ferrari, nie? Kiedy ono jest, przy okazji się wydarzy, to fajnie, nie? I, i, I dla mnie ten moment, kiedy, kiedy faktycznie spotkałem się z tym demonem swojego, no może nie już nie dzieciństwa, ale takiego wczesnego okresu, właśnie 18-19 i tam całe studia lat, kiedy myślałem o tym Ferrari i 430 i kiedy właśnie kupiłem to Ferrari 430, a potem chwilę później ją oddałem, to pomyślałem: OK, to, to, to jest dla mnie taka wewnętrzna terapia, to jest taka moja terapia, nie? Na takiej zasadzie, że to, 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 ja, to ja tym samym zamykam ten rozdział, że już mnie to nie obchodzi. Jak sobie z tym poradziłeś w takim razie? Jak do tego doszedłeś, że to nie jest to? I co? czym to zamieniłeś? Tam potrzeba? Wydaje mi się, że ta potrzeba dopiero przyszła z, z tym, kiedy, kiedy mm, trochę się zapoznałem z pracami wiedeńskich psychologów, właśnie na czele z Wiktorem Franklem, który mm, no jakby jest zasłużony w psychologii z bardzo wielu różnych powodów, ale, ale zawężę jego pracę do tego, że, że, że faktycznie książka, którą, o której wielokrotnie mówię trochę... tak Człowiek w poszukiwaniu tak, sensu? Tak, brzmi jak, 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 jak faktycznie taka sekta tego, tej książki. Dużo osób o niej bardzo... Ja zacząłem ją czytać, jeszcze nie Prawdę? skończyłem, ale jest genialna. No właśnie coś jest w niej niesamowitego. Ja ją czytałem już wiele razy i, i to, to jest coś, co mnie zawsze rozkłada na łopatki od początku do końca, bo no bo, bo, bo nawet jeśli nazwiemy ten, ten, tą trzecią szkołę wiedeńską jakimś rodzajem kościoła, no to dla mnie to taki kościół, w którym myślisz sobie o tej, okej, okay, czy to co ja aktualnie robię, albo co chcę robić, czy, czy to jest ma sens dla mnie, bo, bo jakby w całości nie ma sensu, nie? To tak jak właśnie Karol Paciorek zawsze mówi, pędzimy po rozpędzonej kuli, która zmierza donikąd, jasne, więc z punktu widzenia tego, no, nie ma to sensu, ale, ale gdzieś tam my jesteśmy w stanie sobie własny sens nadać różnym rzeczom i, i, i to, to jest pierwsza sprawa, która dla mnie zaczęła działać, czyli ja przestałem szukać obiektywnego sensu. Które myślałem, że istnieje. Obiektywnego, czyli poza tobą. Poza mną. Subiektywnego jest... nie przestałeś szukać. Nie, 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 nie. Jakby dałem sobie przyzwolenie na szukanie subiektywnego sensu. I, i, i dla mnie pewnego rodzaju rzeczy, które um, są sensowne, dla kogoś mogą być kompletnie bzdurą, ale, ale dla mnie na przykład to jest ważne, że na przykład, um, no nie wiem, na, taki taki przykład, który w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla świata. Dla mnie taka sytuacja, w której zauważyłem Kelnerkę, która obsługiwała nas w restauracji, w której następowała taka zmiana, w której podchodziła do stolika innych ludzi, zwłaszcza kiedy tam te, te stoliki były, były. Um, dzieci przy nich siedziały, to ona była super uśmiechnięta, było wszystko ok, ale w momencie, w którym ona szła za kontuar, to łapała za telefon i. Um, ja widziałem, że ona nie przegląda Instagramu, tylko przegląda sobie zdjęcia. I, I ja sobie sam wewnętrznie dorobiłem taką historię, bo właśnie to była osoba, która była obcokrajowcem w tym mieszkaniu, w tym, w tym, mieszkani w tym, tym tej konkretnej konf konfiguracji. Eee, widać było, że, że, że nie jest mieszkanką tego, tego kraju. Mm. Że ona yy, być może właśnie dlatego taką uwagę poświęca tym dzieciom, że sama tęskni na przykład za własnymi dziećmi, które być może są daleko, ale być może są w domu, w momencie, w którym ona jest z tej pracy. I dla mnie ta sytuacja, w której pomyślałem sobie o niej, co mogło być kompletnie niezwiązane z tym, bo to jest rzecz, która. Ona mogła przeglądać memy, nie? Więc, więc równie dobrze nie wiem, co tam się działo. Ale pomyślałem sobie, że dla mnie sensowne w tej sytuacji jest wzięcie tego, co ja widzę i podtrzymanie tego w formie pisemnej na takiej zasadzie, żeby trochę wyciągnąć tę postawę i, i, i być może ten problem związany z tym, że ja jestem gdzieś. Być może z wbrew własnej woli, bo, bo, bo to nie jest na przykład to, co bym chciał robić, ale, ale jest ważne dla mojego przeżycia i, i płacę za to koszt tym, że nie jestem z moimi bliskimi, to ja chciałbym się tej sytuacji nieco bardziej przyjrzeć, wyciągnąć ją na światło dzienne i sprawić, żeby ktoś o niej pomyślał. I dla mnie ta sytuacja ma sens. Ciekawe, że ma sens pod tym względem, że zwrócił uwagę na to, że jak o tym mówię, to ciareczki wyszły Dlatego, że ja sobie przypominam dokładnie tę, tę sytuację, ona na mnie zrobiła przepotężne wrażenie I znowu, w skali tego, kto by na to patrzył z zewnątrz, fakt, że ja to zamieniłem na opowiadanko jedno z, z, z wielu No co to jest? Ale dla mnie to ma sens, nie? A kiedyś, właśnie myślę, że jeszcze 5-10 lat temu będzie ona jakby... jakie to ma znaczenie dla świata? Ogromne ma znaczenie dla świata. Właśnie that's the point. Tylko trzeba to zauważyć. Możliwe. Um... Poczekaj sekundę, bo zgubiłem wątek. Um... Bo ja gadam za dużo. Nie, nie gadać za dużo. Um... Dobra, już sobie tego nie przypomnę, więc e, chciałem Cię zapytać, czyli zrezygnowałeś z e, materialnych dóbr? Nie, coś tym. Aż tak to nie. Jak, uh, czyli jak to sobie wyważyłeś w takim razie? Nie, myśli, fer, nie Ferrari, ale co? Mm, nie Ferrari, moim ulubionym absolutnie samochodem, o którym właśnie wtedy wtedy to było najczęściej powtarzane pytanie w trakcie tego, 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 tego całej całej tej akcji powiązanej z Ferrari, która też zupełnie uczciwie mówiąc była też powiązana z w ogóle wydaniem mojej książki, inaczej, no bo to. To był taki moment z jednej strony symboliczny, bo myślałem, ok, to, to jest ten moment, kiedy ja się rozprawiłem z tym wszystkim, mówiłem tego w ramach jednej narracji, to wspominam o tym, żeby, żeby jakby zachować uczciwość, że to też był, można by było śmiało powiedzieć, element promocyjny samej w sobie tej książki. Hmm. Ale wtedy bardzo często dostawałem pytanie: OK, to w takim razie, czym teraz pan będzie jeździł? Nie? I ja zawsze mówię: OK, ja samochodem, którym, którym w tym, tamtym czasie jeździłem, i jeździłem nim jeszcze 3 lata potem, to było stare BMW Cabrio 335i z 2007 roku, którego, którym jeżdżę do dzisiaj. I, i uwielbiam ten samochód pod każdym względem. Traktuję go jak członka rodziny i tak dalej. Dalej to jest dobry samochód, jasne, wszystko, wszystko ok, mimo że stary, ale dzisiaj bym powiedział, że takie, takie ogólne patrzenie na te inne rzeczy, że, że fakt, że jestem w stanie mieszkać w fajnym miejscu, albo, albo cokolwiek takiego, że jestem sobie w stanie pozwolić na kurczę, no nie wiem, na jakiś nowy model telefonu, jeśli mam na niego ochotę. To, to jest znowu rzecz, która zawsze jest dla mnie efektem ubocznym. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę sobie na to pozwolić. Wiem, że to nie jest rzecz, która jest powszechna, i, i, i nie jest mi jakoś z tym dobrze. Ale też się przestałem biczować w związku z tym, że skoro wkładam wysiłek w rzeczy, które uważam, że mają sens i płyną z tego jakieś profity finansowe. No, to, to, to nie mam problemu z tym. Jakby to nie jest, trochę odpowiadając na Twoje pytanie, to nie jest życie ascety, który się wyzbył dóbr materialnych. nie Mało tego bym powiedział, że w paru momentach ja odpuściłem, dlatego że kiedyś miałem na przykład takie myślenie o tym, że jednym z takich znowu kolejnych paradygmatów pseudo coachingu jest ogromne naciśnięcie na. Na to, żeby jak najszybciej przejść na emeryturę, żeby zgromadzić środki, żeby żyć jak rentier. To się, te, te stwierdzenia się często po, y, y, pojawiają. No ja dzisiaj nie wyobrażam sobie życia jako rentier. I, I w tamtym czasie, w momencie, w którym chciałem żyć jako rentier, byłem wręcz skrajnie skąpy. Mm, więc wiesz, no, no to, 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 to się na wielu różnych yy, yy, płaszczyznach odbijało, dzisiaj kiedy sobie myślę o tym okej, okay, no, czy jak ja muszę dopłacić to 500 zł do biletów w biznes klasie a może ja sobie jednak dopłacę za nie, nie, jakby daję sobie przyzwolenie na nie. No dalej to nie jest szastanie pieniędzmi, ale to już jest rzecz taka, jakbym pomyślałem, okej, okay, czysto teoretycznie ludzie, którzy siedzą w biznes klasie i w klasie ekonomicznej, ja dalej latam masę w klasie ekonomicznej, ale czasami sobie pozwalam jednak na biznes biznes klasę. Yy, w każdym razie yy, oni dolecą w tym samym momencie, nie? więc tu się nic nie zmieni, yy, ale no, jakby jest to dla mnie pewnego rodzaju doświadczenie, nie? Zmieni się choćby to, jakich ludzi poznasz, o ile ich poznasz. Skibujesz. Ja się zawsze staram się lecieć jak najdalej od wszystkich, więc to jest, wiesz, to jest, jakby, odprawiam się jako ostatni po to, żeby sobie wziąć najbardziej samotne miejsce. Jesteś introwertykiem? Hmm, chyba trochę, trochę, trochę jestem pewnie, ale. ale... Pewnie z jakimś balansem. To jest, to jest tak, że jak, jak muszą być dobre okoliczności, żebym był ekstrawertykiem. Jak na przykład często jestem w, w środowisku ludzi, których nie znam, to, to nie mam takiej sytuacji, że tutaj wiesz, rzucam żartami jestem duszą towarzystwa. Ale w momencie, w którym to już jest moje grono, to już nie mam problemu z tym, żeby to przyjąć z taką pozycję. To też jest ciekawe z perspektywy właśnie tych trików produktywnościowych, czy ktoś jest introwertykiem czy ekstrawertykiem. Mhm. Bo dużo rzeczy większość osób jest ekstrawertykami, więc większość rat jest dla ekstrawertyków tak. i później aplikujesz to do siebie i myślisz sobie, to w ogóle na mnie nie działa. Tak. Jak ja bym miał robić niektóre rzeczy z ludźmi, to bym zwariował po prostu, a nie, to nie działałoby to na mnie lepiej. Tak. Wracając do bycia rentierem, jak to jest możliwe, żeby nie wyobrażasz sobie być rentierem? Mhm. Głównie ze względu na to, że musiałbym znaleźć sens w byciu rentierem. O trochę tak, znowu przykładając z tego, a teraz go na razie nie widzę, dlatego że w momencie, w którym dla mnie bycie rentierem, i dla mnie coś takiego jak luksus, jest tożsame z tym, że ja mogę podjąć decyzję, która jest nieracjonalna ekonomicznie, albo jest nieracjonalna z jakiegoś punktu widzenia w ogóle. Czyli na przykład dla mnie decyzja związana z tym, że nie robię polimatów w takim kształcie, jak one były robione wcześniej, jest dla mnie tak naprawdę downgrade'em ekonomicznym. Dlatego, że no, z tym szacunkiem do osób, które piszą prozę, to jeśli nie jesteś wybitnym autorem komercyjnym w zakresie sukcesu sprzedażowego jak już Mróz na przykład, no to znowu eufemistycznie ujmę to, no są bardziej gratyfikujące zawody niż to. No więc wiesz, w momencie, w którym sprzedajesz prawie ćwierć miliona książki poradnikowej, a potem sprzedajesz chyba nie wiem, czy 15 tysięcy, czy coś, coś koło tego, może trochę więcej nawet. Jednak, książki, które jest zbiorem opowiadań no to ktoś by powiedział, no to jest bez sensu, ale to jest właśnie luksus, na który ja sobie mogę pozwolić. I to jest dla mnie bycie rentierem. No właśnie, dlatego pytam, dlaczego mówisz, że to nie ma sensu. Bo rentierstwo to... implikuje w ramach pseudo-coachingu możliwość niepracowania, albo właśnie nakierowanie na niepracowanie. Zwróć uwagę na te wszystkie reklamy. Tajlandia, dom z basenem i tak dalej, i tak dalej. To jest dla, dla młodych bardzo ludzi. Jak masz 18 lat, to na to na ciebie działa. Jak jesteś już trochę starszy, to rentierstwo tak. nie wygląda w ten tak, sposób. Tak, tak, coś tu wie. Dla mnie rentierstwo to jest odcięcie jednego dodatkowego problemu Pieniądze. Po prostu się już więcej tym nie przejmujesz i nic więcej się, absolutnie nic więcej się w życiu nie zmienia. Po prostu nie przejmujesz się pieniędzmi. I to ma ogromny sens. Jakby, jak, jak można nie dążyć do tego? To więc. Ja bym powiedział, że nie jestem rentierem w takim, w takim znaczeniu. W sensie prze, przejmuję się nimi. Być może ma to taki trochę związek z tym, że ja zawsze się staram trochę. Znaczy nie przejmuję się nimi chorobliwie i nie przejmuję się z nimi, nimi tak, jak, jak wiem, że to się przyczynia do hmm, pogłębiania nieszczęścia. Nie? Dlatego, że no, są też bardzo dobre badania, które mówią o tym, że że w momencie, w którym przekroczysz ten pewne, pe, 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 w pewien sposób ustawiony próg zamożności, to wszystko powyżej nie będzie u ciebie generowało tyle szczęścia, ile przekroczenie tego prógu. To jest nie? taki bullshit dla mnie, że po prostu nie mogę ja tego go, czytać. A ja go widziałem, absolutnie go przerobiłem na sobie. W sensie mm -hmm. wszystko powyżej tego momentu, w którym nie, nie mogę sobie odłożyć pieniądze i tak dalej. Jakby dla mnie jest fajne, ale, ale to nie jest tak, że ono zwiększy u mnie poziom szczęścia. Moim zdaniem to jest nieumiejętne używanie pieniędzy. <laughs> Jak ktoś po prostu nie wie, do czego służy to narzędzie, dlatego tak mówię. Boże, ale, ale widzisz, to u, znowu bym powiedział, szamańsko u mnie działa, nie? Ale, ale faktycznie jest tak, że, mm, że, że no, jakby, to nie jest też tak, że, że wiesz, że ja tam. Yy, Jestem na liście stu najbogatszych Polaków, i przez to mogę mieć takie za, za, zadowolenie. Tylko, że ja też nigdy przesadnie nie wydawałem dużo pieniędzy. Trochę tak to, tak to działa, nie? Że a, a jeśli wydawałem, to na przykład była tak rzecz związana z inwestycją, z której nie czerpałem bezpośredniego zadowolenia wynikającego z tego, że to nie, wiem, nie byłem z sknerusem, makwaczem, który się tam kąpał w basenie z pieniędzmi, nie? No to, no to tego, tego, tego nie ma. Natomiast dalej bym powiedział, że się nimi przejmuję głównie ze względu na to, że, że wiesz, że mam w sobie taką być może nieco lękową naturę nadal mimo wszystko, która mówi, okej, okay, no ale może być inaczej, nie? Jakoś tam na przykład na tym zasadzie, więc to też nie jest taka rzecz, że nie zwracam na to uwagi. W związku z tym, na przykład u mnie ten, ten luksus i to będzie się zawierało w tym, że ja mogę się zająć pracą, która da mi więcej satysfakcji i sensu, zarobię z niej mniej pieniędzy, ale zarobię, ale nie jest to już ten etap pod tytułem mam to wszystko gdzieś i odpinam wrotki. O Tak. Um... Już wiem, gdzie zgubiłem wątek. To jak mm -hmm. pokazałeś, że przechodzą ci ciarki mm -hmm. i jednocześnie to, 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 o czym mówiłeś, to PTSD, że nie przeżyłeś niektórych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest bardzo skorelowane i dzięki temu, że to przeżyłeś, właśnie mogą ci przechodzić ciarki. Dzięki temu możesz to do, docenić, bo mm -hmm. gdybyś tego nie przeżył, to nie ma tej doceny. Nie ma ciarek, nie jesteś dumny z czegoś, okej, okay, wyszedłem z tego bagna i już więcej tam nie jestem, ale wiesz, czym to się je i wiesz, dlaczego z tego wyszedłeś, a większość ludzi tego nie doceni. Trzeba przejść przez te lata, właśnie zastanawiania się nad sobą, żeby dojść do takiego etapu i żeby potrafić czerpać z tego satysfakcję. Możliwe, że te... Tak, faktycznie, tylko wiesz... Mm... Akurat na moim przykładzie być może mi jest o tym trochę łatwiej mówić, ale ja też z drugiej strony wiem, że nie każda taka historia się też kończy dobrze, kiedy ktoś przeszedł przez to, o czym, o czym ja, ja tutaj mówiłem, jeśli chodzi o ten pseudo-coaching. Mogę się to zatrzymać hmm, i dlatego to według mnie ma ogromny sens, właśnie, że dzielisz się tym, dlatego żeby kolejna osoba potrafiła przez to zdrowie przejść, żeby wiedziała: OK, on się poślizgnął tutaj, poślizgnął się tutaj, poślizgnął się tutaj, ja nie będę popełniał tych błędów i dzięki temu ktoś dojdzie tam szybciej i bezpieczniej. Możliwe, tak, chociaż ja faktycznie mam też trochę y, alergię pewnego rodzaju na. Na ustanawianiu dowodów na pojedynczych przykładach. Ja, na przykład, właśnie dlatego we wstępie do książki inaczej napisałem, że ja nie będę tutaj przywoływał żadnego przykładu pod tytułem Bill Gates tak robi, nie? albo cokolwiek takiego, ze względu na to, że, że na przykład mi to zazwyczaj przeszkadzało bardziej niż, niż, niż pomagało. Na przykład, dużo bardziej wolę sobie hmm, Pomyśleć o przykładzie osoby, z którą jestem w stanie się utożsamić. Nie? I, i, I na przykład jest takim zwykłym człowiekiem jak ja, o trochę tak. I. Yy, yy... I, I pod tym względem się absolutnie zgodzę. I ja wiem, że ty tego nie zasugerowałeś, że to jest właśnie rzecz taka, jak, jak, jak takie osoby, ale tylko, tylko wolałem to zastrzec, bo, bo wiem, że też właśnie na przykład ten, ten ruch pseudokoachingowy ma często tendencję do ustanawiania przykładów w tamtą stronę. Nie? I, 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 I to są takie rzeczy, które, które też na mnie dość słabo działały, ale druga sprawa jest też taka, że wiesz, ja też sam wiem, że pewnego rodzaju sprawy, które pochodzą z tamtego czasu, one są u mnie cały czas też nieprzepracowane. Jak na przykład właśnie te kwestie związane. Z tym, że no właśnie, kurczę, czy ja jestem w stanie znaleźć na pewno zadowolenie w takich rzeczach, które są. Yy jakby niepromowane przez świat i w ogóle otoczenie. Jak na przykład szukanie zadowolenia w czymś takim jak spacer w lesie. Nie? Ktoś by mi powiedział, no czysto teoretycznie to jest super, są też badania mówiące o tym, jak to dobrze działa i tak dalej, i tak dalej. No, ale dla mnie to jest kurde, jednak trochę za zwykła rzecz, no, jest, <laughs> ja chciał... A z drugiej strony Asia Podgórska cały czas chodzi po lesie no i jest bardzo jest sobie spokojnie. chwali. Więc <laughs> fajnie. Ale, ale myślę, że na przykład to, dlaczego nie umiem znaleźć satysfakcji w czymś takim, trochę leży w, 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 właśnie w, w, tym, w tej spuściźnie tego, nie? Myślę, że te właśnie niektóre lękowe rzeczy u mnie też są wprost tłumaczone tego, tym, tym właśnie, nie? Że, 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 że to jest zawsze to jest wieczne poczucie niezadowolenia. Yy, I i jestem ja w, du w dużej mierze z nim poradziłem, ale mm, ale Bo dzisiaj umiem się ucieszyć przynajmniej z czegoś, ale to też jest taki syndrom trochę niespokojnej duszy. Ja to się zastanawiam, jakie będzie finalnie rozwiązanie tych takich rozterek, bo to pewnie się dowiemy dopiero za kilkadziesiąt lat. Natomiast mi się wydaje, że to jest wszystko kwestia przekonań. I w zależności od tego, jakie masz przekonanie, czy uważasz, że to źle, że tak masz, czy uważasz, że to dobrze, że tak masz, to, to masz rację. I teraz w, na przykładzie mówić, że masz taką, taką tendencję do bycia lękowym, ja też. Ja myślę, że to świetnie. Ty myślisz, że ty, ty myśl, <grym> Ale że ty, ty to... myślisz, że świetny jest swój perfekcjonizm. Ja, to dokładnie ale tak. to jest bardzo ważne bo pozytywne myślenie też wpływa i to też wynika z badań o których na pewno wiesz że to że myślisz pozytywnie wpływa na to że masz lepsze wyniki więc trzeba by miał tak nie myśleć no widzisz to, to też jest jakby też w, jeśli chodzi o nurt w psychologii pozytywnej to też jest taka sytuacja taka w której to wszystko znowu jest znowu powinno być oceniane indywidualnie i w, nawet nie w konkretnym przypadku człowieka, tylko w konkretnym zachowaniu tego człowieka. I w nie? konkretnym czasie w jego życiu. Tak, 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 tak. Więc, więc, mm, no ja, ja, ja mam także jako oczywiście, no wiesz, w tym nurcie pseudo-coachingowym to pozytywny tryb życia Norman, Vincent, Peale, Peale i tak dalej, te wszystkie osoby, to, 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 to nie dało się inaczej, ale, ale... Ale do mnie przychodzą ludzie tacy hmm. głęboko zakorzeni w nauce i oni mówią, że psychologia pozytywna jest uwarunkowana w, w nauce, że, że, że to jest pokazane, że to rzeczywiście nastawienie wpływa na to, jak postrzegasz świat, a to, jak postrzegasz świat, wpływa na Twoje wyniki. To prawda, nastawienie na pewno znaczy bardzo dużo, chociaż ja na przykład należę do takich... Hmm chłodnych, obserwujących nurt psychologii pozytywnej. Na takiej zasadzie, że... Ja też to z tego chyba się wodzę, jak coś, mm. tak dla jasności, okay. więc jestem zaskoczony, bo właśnie to ci ludzie mi o tym powiedzieli, ja tak i myślałem, że to bullshit. Okay. <grych> jest, ciekawe, ciekawe. Natomiast, no kurczę, no, chciałbym kiedyś mieć rzeczywiście tak, żeby, żeby sobie z tymi rzeczami poradzić i, i pewnie to jest coraz, coraz łatwiej, ale, ale możliwe, że rzeczywiście mnie trochę skłoniłeś do tego, żeby trochę przestać się samobiczować w zakresie tego, że nie chciałbym tego doświadczenia. Może, może w sumie się powinno dobrze stać, a poza tym, co z tego, że ja bym nie chciał, jak ono się i tak stało, tak. I mam wrażenie, że to też jest trochę za to odpowiedzialne, bo mówię, że byłeś na terapii. Pytanie, jak, jak dużą część z tego, w jaki sposób to postrzegasz, właśnie wyniosłeś z terapii, bo to terapeuci z reguły mówią, o nie można tyle pracować, za dużo, za dużo pracujesz, jesteś za bardzo lękowy, więc to jest źle. I mam wrażenie, że to wszystko się właśnie wy wy wywodzi z tego kultu psychologicznego, a wcale nie trzeba w ten sposób o tym myśleć. Można myśleć o tym po prostu w inny sposób i to powinno na ciebie lepiej wpływać, bo teraz jeśli zamartwiasz się tym o Boże, mam paranoję, martwię się o swój biznes, jestem lękowy, no to jednocześnie dokładasz, żeby tego stresu dziennie masz tam 5% stresu więcej dziennie. To prawda, tylko że faktycznie ja też dokonując takiego rachunku sumienia dawniej, uważałem, że to jest absolutnie szlachetne i dobre, że ja pracuję 14 godzin dziennie. Nie? I, I w momencie, w którym właśnie w ramach terapii rozmawialiśmy o tym, że że to nie jest dobrze, no to ja tak wiesz, słuchałem z no to znaczy ok, okej, pogadaj sobie. Bo ja i tak będę, będę to kontynuował. No, z dzisiejszej perspektywy wiem, że oni mieli rację. Nie? I to jest to jest taka rzecz, która, która hmm, przechodzi z czasem pewnie, ale. Hmm, mieli rację, to znaczy co? To znaczy że, że pracować to jest destruktywna. Tylko, że tylko 8 godzin w takim razie, czy ile konkretnie? Hmm. No bo teraz wiesz, nie 14. Ale... Właśnie to jest trochę tak jak z tym snem, nie? Mhm. Że, że nie wiem, ja w ostatnim czasie sobie Zrobiłem taki tryb, który wytrzymałem całe dwa tygodnie, że pomyślałem sobie, że będę pracował do 14, a potem po 14 już nie będę pracował. No, no nie udało się, <laughs> ale, ale, ale przynajmniej próbowałem. W każdym razie. Mm... No Na pewno ten balans jest zdrowszy, zdecydowanie, ale to wiesz, ja też mogę mówić bardzo dużo rzeczy. U mnie to mocno się zmieniło przez fakt, że po prostu na świecie pojawił się mój syn, który y, jest dla mnie zdecydowanie takim najlepszym motywatorem do tego, żeby jednak się pokazać po tej godzinie y, 17 w domu i, i jednak być też częścią jego życia, bo chciałbym, żebym, że, żeby to w dwie strony działało. I, i, I to się super udaje, dlatego że on jest wiecznie niezadowolony, jak ja wyjeżdżam na przykład gdzieś, nie? No, widzieć smutną minę swojego syna, jak widzieć, wyjeżdżasz, to nie dziwnego, tak. że chcesz wracać do domu. Hmm. A ja bym to też wpisał jak coś w produktywność. To są po prostu, to jest jedno z zadań, które jest bardzo ważne w twoim życiu, więc to się, to się wpisuje w to, że robisz po prostu rzeczy. Tak. Więc ja bym, to, ja bym to dopisał do 14 godzin pracy. <laughs> Ty <laughs> w ogóle... jesteś niereformowalny. <laughs> jesteś, jesteś po prostu takim, takim naprawdę hardkorowym piewcą produktywności z... Mm, z ludzką twarzą. Ba bardzo się staram to robić, bo y, mam spore obiekcje właśnie do, do tego, co większość osób mówi. No i teraz. Zagrożeniem dla mnie jest to, że się wypalę w końcu i że po prostu będę miał taki twardy stop i powiem: OK, dobra, jestem, mam depresję, wszystko się się skończyło i będę mówił tak jak ty później. Nie, nie można tyle pracować, byłem na terapii, to zmieniłem swoje życie. Natomiast staram się do tego nie doprowadzić i staram się obserwować wszystkie części mojego życia, które na przykład, sen jest dla mnie bardzo ważny, no bo wiem, że jeśli sen zacznę zawalać, no to wiadomo, w jakim kierunku to idzie. Więc dopóki sen jest w miarę stabilny, to się tym nie przejmuję. Jeśli sen będzie coraz gorszy, co będzie znaczyło, że mam coraz więcej stresu, co będzie znaczyło, że zmierzam w kierunku depresji, no to wtedy będę wprowadzał zmiany. Yes. Więc staram się do tego tak biohackersko podchodzić. Okej. Okay. No ja, ja wiesz, absolutnie trzymam kciuki i, i wiem, że jesteś ogarniętym gościem, który właśnie ma tą zasadniczą przewagę nad wieloma osobami na twoim miejscu, że, że ewidentnie widać, że ty jesteś uczniem, nie? I to jest taka rzecz, że ty nie masz ustalonej jednej doktryny, tylko chociażby nawet właśnie uczysz się od, od ludzi, którzy tutaj przychodzą i to jest super. Um, no to jest chyba Caroline Dweck chyba o tym mówiła, nie? że to jest ten rodzaj mindsetu, który Wieszmy jest otwarty. tak otwarty. Ona też rzeczywiście ma, ma za uszami, jeśli chodzi o tam środowisko naukowe, ale jak każdy. Natomiast, natomiast no to faktycznie tak jakby trochę podsumowując to, 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 to rzeczywiście niezłe podejście. Dan Ariely rzeczywiście e, robił coś nie tak z badaniami? Jeśli chodzi o, tak, o to, o to fałszowanie wyników badań, no To tak. jest taki bardzo dobry naukowiec. No dobry, dobry, kurde. I to jest, wiesz, jeszcze to tyle problematyczne, że, że on wyznaczył wiele standardów, które w tej dziedzinie m, było, było, było powiązanych i, i w ogóle też miało na przykład wpływ chociażby nawet na, na te kwestie dotyczące badań dotyczących motywacji samej w sobie i w ogóle procesu decyzyjnego u ludzi. To jest taka rzecz, to, której ja chyba też długo musiałem w nią uwierzyć, nie? Że, że, to jest, że to jest niemożliwe. Przecież on był on był postrzegany jako, jako właśnie taki, tak, tak, no, wiesz, miał też taką, m, taką stabilność. no Może nie Kanemana, który też w ogóle jest pod coraz większym ostatnim Ale on jest uczniem Kanemana z tego tak tak, tak tak, 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 tak. Właśnie, więc, więc to chociażby nawet. Yy, myślę, że, myślę, że w ogóle zainteresowanie ewentualnymi problemami u Kanemana odbiło się rykoszetem od niego, bo ta bo, bo Kanemana yy, krytyka jest absolutnie coraz większa. Ja się trochę jej boję, ze względu na to, że ja dużą część świata sobie ułożyłem w oparciu o, o szybkie i wolne wolne myślenie, jej, 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 przecież jest współautorem tej teorii. Mhm. Mm, więc, y, więc tutaj, tutaj tak jak wiesz, te, te wszystkie medyczne y, żurnale otwieram zawsze z zaniepokojeniem, czy tam się nie pojawi taki artykuł mówiący o tym, żeby się odbierze nagrodę Nobla. Chociaż to była z czegoś innego, ale powiedzmy. Dlatego wspomniałem o tym, że to się pewnie wyjaśni za kilkadziesiąt lat, że będziemy wiedzieli, jak jest tak naprawdę, ale tak. teraz to się cały czas wszystko zmienia. Ty stosujesz u siebie jakieś e, triki takie typowo hakerskie? Nie, nie, nie. Właśnie dużo osób mnie o to pyta i, i to, to, to nie, nie jest nic w takim kształcie właśnie takiego typowo biohackingu. Też dostaję często pytania o tym, to staje też często pytania o suplementy, jak jest to suche. No to, to, to mało tak romantycznie mówię, że witamina D. <laughs> więc wiesz to. A to, kiedyś? Nie nie nie, 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 nie. nie Czyli po prostu 14 godzin dziennie pracy, tak. nie przejmując Bez nic nie, nie? Więc no to, Naprawdę? No, na zazwyczaj No to nic dziwnego, że z tego zrezygnowałem. <laughs> tak, 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 tak. To, to nie też było dla słabych, nie? Więc, <laughs> jest, więc, to, nie to <laughs> To, to była taka rzecz, która... Ja zawsze w ogóle byłem takim yy, gościem, który w tamtym czasie, właśnie za czasów takiej, to, takiej totalnej mani coachingowej był naprawdę dumny z tego, że ja, ja, ja na przykład... Ja to też samo autor racjonalizowałem, że ja po prostu nie jestem głodny bo, bo, no, bo, bo ja, ja sobie zjem później. To też miało duży wpływ na przykład na to, że, że, że właśnie mm, ja miałem dość duże problemy wiesz, z, takimi, z takimi rzeczami, które ludzie by nigdy nie powiedzieli. Właśnie z za wysokim cholesterolem, z, z nadmiernym otłuszczeniem nadmiernych wewnętrznych i tak dalej. Jak się na mnie patrzyło wtedy, a teraz pewnie nadal, yy, to, to, to trudno było w ogóle w to uwierzyć, że tak jest. Ale to, to, to jest właśnie niestety też często tak, że nam podświadomie imponują takie osoby wysokosprawcze. No często niepotrzebnie. Mi imponują osoby wysokosprawcze, ale jednocześnie, jak te osoby są po prostu Żyletka, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o sen, jeśli chodzi o rodzinę, jeśli chodzi o relacje socjalne i jakby mają się Są tacy peł... ludzie? Są. Dużo, o. dużo podcasterów. Ja, ci, których ja słucham, to właśnie tacy są. Przynajmniej okay. staram się takich słuchać, bo wiem, że to są właśnie te pułapki, w które większość osób wpada i później wiadomo, jak to się kończy. Mhm. I jest też część nich, którzy opowiadają o tym, że mieli jakieś takie hardkorowe stany lękowe. Tom Biliu na przykład opowiada, że przyszedł do swojej kobiety i jego ojciec coś do niego mówi, a on nie potrafił się przedstawić, miał takie stany Lękowe. Wow, aż więc, tak. więc to były takie zwrotne momenty, gdzie oni zaczynali właśnie ogarniać takie bardziej zdrowotne rzeczy i później e, dalej pracują tyle samo, ile pracowali, tylko właśnie z uwagą na to, żeby nie zawalać snu, nie zawalać diety i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe. No widzisz, ja, ja zawsze mam tak, że trochę już trudno mi dzisiaj przyjąć. Yy, za kogoś, yy, kogoś uznać za, za mój autorytet, taki w takim no, trochę słownikowym znaczeniu, że to że ja, nie wiem, tak jakby kieruję się jego pracami, jego myślami przy podejmowaniu swoich własnych decyzji. Kiedyś miałem tak trochę z Hubermanem, którego w miarę bezkrytycznie słuchałem, już go nie słucham bezkrytycznie, od kiedy zaprosił do swojego podcastu Davida Sinclaira, znanego z długiej wieczności badań na ten temat, no, z profesor Har profesora Harvardu, z tego co pamiętam. Mm. No David Singler ma swoje za uszami, nie? W zakresie tych suplementów, które poleca NMM i metforminę i NMN wszystkim. jest zła, bo właśnie zażywam. Okay. Co jest nie tak z NMN? Ja, ja ci polecam takiego gościa, który jest ostatnim moim odkryciem. Kurde, nie pamiętam jak się nazywa, ale zaraz znajdę taki doktor z Nowej Zelandii, <laughs> który, który pokazuje właśnie w jaki sposób ten prekursor, no bo on jest przecież to jest prekursor tego NAP+, plus chyba nie pamiętam jak się nazywa tego, tego jakiegoś czegoś innego. innego. On to bardzo dobrze naukowo wyjaśnia, dlaczego to jest po pierwsze efekt placebo, a z drugiej strony zachodzi wyłącznie w partiach niektórych mięśniowych i może powodować inne te problemy, które są z tym związane. Metformina, czy w ogóle leki dla cukrzyków bezkrytycznie akceptowane obecnie, no, też, też mają swoje za uszami. Mm, więc to są takie rzeczy, które, jak sobie przypominam, jak Huberman słuchał Davida Sinclair'a, którym swojego czasu też byłem zafascynowany. W się, wow, ten gości wygląda, jakby miał 13 lat, nie? Tawa, i ta ma 50 parę. I potem się szybko okazało, że na przykład rezerwatrol, który no, jest przez niego bezkrytycznie przyjmowany jako coś, co, 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 co działa po prostu i tyle, no, też może powodować masę problemów w momencie, w którym nie zamykasz się na to jedno badanie, które na przykład zostało wykonane, przez niego i jeszcze taką Firmę, która sprzedaje suplementy. Nie? No to... Bez próby bo jeszcze. Tak, 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 tak. tak, tak. I, I z kompletnym zignorowaniem jakichś tam badań do, dookoła tego. I jakoś ta, ta, ta długowieczność nie, nie jest jeszcze pewnie u mnie jakimś czymś takim, za, za którym bym się jakoś szczególnie yy, jakoś tak się łapał za, za, za tą działkę. Ale na przykład jestem super wdzięczny temu, że przez Sinklera się zainteresowałem w ogóle tym takim tematem związanym z przygotowaniem się na starość które w niektórych y, przypadkach y, mają taką skrajną formę Brian Johnson, którego nie wiem czy kojarzysz, ten gość, który się chwali, że tam ma Wątrobę 35-latka, i generalnie ich ziomek jest takim całym białym wampirem, bo nie wychodzi z domu, żeby się nie narażać na promieniowanie. Jest jakimś tam multimiliarderem, który tam. Słyszałem coś o nim. To, to są takie hardcore, hardcore zupełnie. No To powiedziałbym jest na tej stronie barykady. Ten David Sinclair to był taki Brian Johnson z takim trochę ludzką twarzą. No ale na przykład właśnie on wtedy powiedział zupełnie przez przypadek gdzieś tam przy okazji czegoś o tym, jak bardzo ważne z punktu widzenia przy, przygotowania na wejście. W starość, rozumianą jako tam przedział od 50 do 60, 50, 60 roku życia, o tyle jest to ten ważny moment, kiedy już no, nie mamy tak bardzo dużego talentu do tego, żeby nabierać masę mięśniową. To dla, dlaczego to jest istotne, żeby do tego czasu z tymi mięśniami jednak się jakoś w tej starości y, zameldować, jak ogromny to ma wpływ? Wiesz, kiedyś y, rozmawialiśmy o tym przed programem. no Ja, ja wyśmiewałem zupełnie tą kulturę siłownianą no, i, i, i przypisywałem ja jej różne rzeczy. Więc tak, a teraz po prostu siedzisz z takimi barami. Natomiast <laughs> <laughs> a to jest w ogóle ciekawe, że na podcaście wydajesz się mniejszy jak cię zobaczyłem, sobie myślałem, o oh fuck, jakby wróciłeś dopiero z siłowni, czy co, co się stało? Jakiś ten czarny po prostu twoja koszulka wiecznie czarna i te zasłony cię jakoś wyszczuplają, bo, mm -hmm. no bo jesteś wiesz, potężnie zbudowany jednak, więc, więc to jest taka rzecz, która, m, która, którą od razu zauważyłem od samego początku no i, 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 i wiesz, teraz też się trochę próbuję nabrać tej masy mięśniowej, ale nie, nie poznałbym tego, gdybym się nie natknął na kogoś, który kto, kto tam nie wytrzymał jakby próby naukowej jednak mimo wszystko, chociaż no też trochę trudno powiedzieć no bo wiesz, no, wszyscy się trochę przerzucają swoimi badaniami. Pytanie, których jest więcej i komu, komu ufasz, ale no, no znowu złoty środek jakiś, nie? Moim zdaniem to też jest bardzo ważne, jak się czujesz daną osobą, z którą pracujesz. I to Na pewno. I jak ich sobie dobieram w tym momencie ludzi, jak albo trenera, albo dietetyka, to właśnie dobieram sobie też pod względem tego, jak ja się z nimi dogaduję. Mm -hmm. Bo jak masz później super dietetyka, ale go po prostu nie lubisz i wysyłać jakiejś jakieś rzeczy i tak masz, o, to nie będziesz tego się, będzie dużo mniej prawdopodobieństwo, że, że będziesz tego przestrzegał. Jeszcze wracając do Ludzi, którzy kiedyś słuchałeś ich bezkrytycznie, a teraz krytycznie, to mam wrażenie, że to jest piękny proces. Ja też mam wow. podcasterów, których zaczynam słuchać i ostatnio miałem, ostatnio rogana słuchałem, też kiedyś okay. go słuchałem kompletnie bezkrytycznie. A teraz go słucham taki, z takim napięciem, bo prowadzę podcast, więc zastanawiam się, co on mówi, co opowiada gość, jakby analizuję to wszystko. I tak słucham go, słucham go, słucham, kto i myślę sobie, tego nie może powiedzieć, tego nie może powiedzieć, tego nie może powiedzieć, nie może powiedzieć bo nie ma tym zielonego pojęcia. Jasne, <laughs> kiedyś wiem. tego w ogóle nie dostrzegałem. To prawda, no to jest taki wiesz, ten niestety. No, może nie paradoks, ale, ale ta bardzo trudna rola kogoś, kto już w tej dziedzinie jest biegły, nie? I to jest ta, 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 ta klątwa też gdzieś tam powiązana z, z kontynentem anegdotycznym, ale jednak mimo wszystko efektem krugera Daninga, który mówi o tym, jak to eksperci rzeczywiście zupełnie postrzegają inaczej swoją dziedzinę w momencie, w którym się stają ekspertami w tej, w tej konkretnej dziedzinie. Nie? Najczęściej nie doszacowując swojej wiedzy, ale, ale, ale rzeczywiście no, na zupełnie inne sprawie zwracasz uwagę teraz, mhm. To jest, to jest... Z jednej strony fajnie, ale z drugiej no, tak życie było prostsze kiedyś, nie? Jezu, to było takie przyjemne słuchanie podcastów Rogana. Po prostu wrzucałeś sobie trzy godziny na siłownię tak, i nie tak, trzeba było się tej niczym przejmować. A teraz już nie jestem w stanie tego <laughs> słuchać. I przez długi czas miałem do siebie pretensje o to, że mało mówię podczas podcastu i tak sobie myślałem, Rogan tyle gada, jak on to robi, że tyle gada, ale już teraz wiem, dlaczego nie mówię, bo ja mam ten taki self że Ty tego nie możesz powiedzieć, na tym się nie okay. znasz, tego Ciekawe. nie powiesz tak, jak chciałeś powiedzieć, więc tego nie mów. Jak słucham Rogana teraz i to zauważam, to mówię sobie, dobra, to już wiem, dlaczego tak naprawdę. Tak. Dobrze, mówię. że tego nie powiedziałem. <laughs> To prawda, no bo z drugiej strony Rogan też ma, myślę, że zwłaszcza to po tym, kiedy był podpisał ten wielki deal ze Spotify'em, to też tak trochę na świeczniku wtedy stanął i... Teraz drugi podpisany nie wiem, czy widziałeś. Za 250 milionów o, wow. na kolejne 4 lata. Niesamowite. I rzecz. podobno te deale są dużo większe, tylko Rogan nie mówi, ile zarabia. Podobno to jest o, tylko oficjalny numer. Ciekawe bardzo, no wow. W każdym razie, no od tego momentu pewnie więcej osób się zaczęło mu tak przyglądać trochę dokładniej i tam natrafiam na takie... Powycinane momenty, w którym ktoś rzeczywiście wyciąga sprawę i mówi, kurde, co są za kocopoły, co są opowiadane Boże, żeby, to, żeby tyle ludzi tego słucha, i, i wiesz, że właśnie może coś zastosować w swoim życiu, co, co może zadziałać destruktywnie. Nie? Ja się zorientowałem, bo zapraszałem tutaj polskich ekspertów. W Polsce mamy też taki bardziej styl rozmowy, że ludzie ci po prostu powiedzą wprost, to, nie, to, to tak nie działa. Mm -hmm. No ja oczywiście nauczony z organa opowiadam, że coś, co się nasłuchałem, i to działa tak i tak, i ci eksperci do mnie. Nie, 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 to w ogóle tak nie działa. I <laughs> tak, tak natknąłem się chyba z 10 razy i tak sobie myślę, dobra, muszę jednak dokładnie patrzeć na to, co Regan opowiada opowiadał siebie. To prawda. No, u mnie za każdym razem jest tak, że wiesz, ja na przykład często mam taką tendencję, myślę, że u ciebie ona na pewno ewidentnie wyszła. W książkach też bardzo często jest tak, że ja tak trochę, zazwyczaj, jeśli chodzi o, o grupy badawcze, podłączam się do nich ilościowo i jakościowo. Czyli z jednej strony biorę pod uwagę takie, które są powiedzmy, ilościowo najbardziej uznane, najwięcej prac badawczych i, 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 i entuzjastów i tak dalej, jakościowo przepuszcza mnie właśnie przez te wszystkie krytyczne rzeczy, ewentualnie komu ja wierzę, a komu nie, ale też z drugiej strony mamy świadomość, że zawsze jest to grono ludzi, którzy totalnie jest w kontrze do tego i, i łatwo jest to stosunkowo podważyć, nie? Ktoś słuchając tego podcastu mówi, no nie, no jakby w ogóle tam nie jest tak, nie? Że... I, I ja mam świadomość tego, więc przez to mm, ta, 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 ta skala szarości, która się dzieje pomiędzy właśnie mnie zmusza do tego, okej, okay, dobra, no to najfajniej by było to jest, jakby mój model idealny, miej świadomość występowania jednej grupy, drugiej grupy, sprawdź, jak działa u Ciebie i, i, i super. Nie? To, to, jest, to jest taki naj, najlepszy model, który jest bardzo naiwnym modelem, bo nie mamy na to czasu, często nie mamy na to umiejętności ani, ani chęci do tego, żeby zaznajamiać się z takimi źródłami. No i, i to może powodować jakieś problemy. Dobra, ja Cię zapytałem o dzisiaj o wszystko, o co chciałem Cię zapytać. Super. Bardzo Ci dziękuję, że Cię drogą skazam. Mam wrażenie, o, że tego nie doceniasz, ale jesteś drogą. Ja też nie doceniam, więc ja tak podziękuję z grzeczności. <laughs> Naprawdę, uważam, że masz mnóstwo doświadczenia i to, że dzisiaj o tym opowiedziałeś i jak to u Ciebie wyglądało, jak wyglądała ta zmiana, dlaczego tak wyglądała, to jest mega wartościowe, więc ja uwielbiam czegoś takiego słuchać. Super. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że się na coś przydałem Dziękuję. <laughs> Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!